piłkarskiego spektaklu. No i że wreszcie zobaczą bramki, których nie mieliśmy ostatnio w pojedynkach GKS-u z Widzewem. Jeśli chodzi o GKS, to rzeczywiście jest to zespół, który strzela wyjątkowo rzadko w tym sezonie. Proszę sobie wyobrazić, 11 spotkań i tylko 14 bramek. Dwa ostatnie mecze GKS-u zakończone bezbramkowymi remisami, a grali no nie z Tuzami, jakby nie było, bo była to Siarka Tarnobrzeg i tutaj na Bukowej ze Śląskiem Wrocław. Dwa razy remisy 0-0. To nie jest to, czego oczekują kibice GKS-u. Nie to samo zaprezentowali również, nie to, czego spodziewają się władze klubu i kibice. Zaprezentowały obydwie drużyny w europejskich pucharach. GKS, jak wiemy, fatalny występ w rundzie wstępnej Pucharu Zdobywców Pucharu, wyeliminowany przez Ararat z Erewania. Widzew stoczył zaciętą walkę w pierwszej rundzie Pucharu UEFA z Czernomorcem Odessa i rzutami karnymi również został wyeliminowany. Oto obydwie drużyny, które wychodzą na płytę stadionu GKS-u w Katowicach. Przypominamy, 12 kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. Trzeci zespół ligowej tabeli obecnie, GKS Katowice kontra Widzew Łódź. Oto trójka sędziowska prowadząca to spotkanie jako główny 39-letni Ryszard Wójcik, a pomagają mu na liniach z czerwoną chorągiewką Mirosław Kamiński i z żółtą Józef Włodarczak. Oddajemy jeszcze na chwilę głos Aldoni. Pan Orest Lęczek, trener GKS-u Katowice. GKS ostatni raz na swoim boisku z Widzewem wygrał 3 lata temu. Nie było często tutaj meczy. Uważam, że dzisiaj mimo wszystko jesteśmy faworytem. Wierzę w chłopców, którzy przez te 10 dni od ostatniego meczu z Śląskiem Wrocław bardzo solidnie przygotowywali się. W bramce GKS-u dzisiaj debiutant. Czy nie obawia się pan o debiut tego zawodnika, Mariusza Luncika? Wszystko wskazywało na to, że on dzisiaj ma bronić. W dyspozycji był dobry Jojko, jednak pewien uraz ręki, no jednak zmusił mnie do tego, żeby postawić na Luncika, a jestem spokojny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Za chwilę rozpoczyna się mecz. Halo, koledzy komentatorzy. Chcielibyśmy podzielić zapał i entuzjazm trenera GKS-u. Mówi, że GKS jest faworytem tego meczu. No, moglibyśmy tutaj dyskutować, szczerze mówiąc, bo wydaje się, że to jednak Widzew może czuć się faworytem. Ani jednego przegranego spotkania w tych rozgrywkach. Świetna pasta, 7 kolejnych zwycięstw. I w moim odczuciu raczej Widzew może czuć się faworytem. Obydwie drużyny nieco osłabione. W Widzewie nie gra Bogusz za żółte kartki. Przedwczoraj operowany był Mirosław Szymkowiak, bardzo zdolny piłkarz młodego pokolenia. W drużynie GKS-u, jak widzieliśmy, Janusz Jojko na ławce. Nie grają również piłkarze bardzo młodzi, uzdolnieni Karwan i Szala. Rozpoczęło się spotkanie. GKS w strojach żółto-czarnych, Widzew na biało z czerwonymi wypustkami. Zobaczymy, jak przebiegała będzie walka w tym spotkaniu. Rozpoczyna z autu Maciejewski. Zagranie pod linię środkową boiska. Tu już piłka przejęta przez Łodzian, ale gwizdek sędziego Wójcika, który wskazuje, że rzutem wolnym rozpoczną grę Katowiczanie. Oto pozyskany niedawno z Jagiellonii Białystok Marek Citko. Również uznawany za duży piłkarski talent w naszym kraju. Kazimierz Węgrzyn jest z boku. Marek Świerczewski. Węgrzyn jednak rusza z piłką do przodu. Zagranie w kierunku Kucza. Tu interwencja Bajora. Jeszcze piłka na połowie graczy łódzkiego Widzewa. Teraz zacięta walka przed linią środkową. Przez chwilę w posiadaniu piłki Kucz. Wysoki Pawłuszek, dobrze ustawiony. Tomasz Łapiński. Do przodu tu jeszcze wywalcza piłkę Wojciechowski. Zacięta walka od pierwszego gwizdka sędziego i tak prawdopodobnie będzie już dzisiaj przez całe spotkanie. I jedni i drudzy bardzo chcą być w naszej czołówce, naszej ekstraklasy. Przypomnijmy, GKS 10 sezonów z rzędu reprezentuje nasz kraj w europejskich pucharach. W tym roku, jeśli nawet nie Mistrzostwo Polski, to Katowicianie z pewnością również chcą być na podium. Chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na dzisiejsze zestawienie Katowiczan, ponieważ z trzech napastników, Bilski, Pawłuszek, Karwan, dziś na boisku tylko jeden, taki klasyczny napastnik, ale jak mówił nam trener Lęczyk przed spotkaniem, mają go wspomagać i Strojek, i Kucz. A na naszych ekranach z numerem 10 przed chwilą Ryszard Czerwiec, teraz Piotr Szarpak. Spokojnie Marek Świerczewski do przodu, tu jednak Marcin Boguś powstrzymuje akcję ponownie do Szarpaka. Skrzydłem piłkarze Widzewa, konkretnie młody Marek Citko. Zablokowane nieco wyśrodkowanie, poradzili sobie Katowiczanie i oni teraz przed szansą
rozpoczęcia swojej akcji ofensywnej. Pawłuszek już do Strojka. Strojek zbliża się do linii środkowej, zagranie w kierunku Ledwonia, niedokładne, ale jeszcze przy piłce utrzymuje się GKS. Teraz Maciejewski zmaga się, doping na trybunach. Znowu jednak brak dokładności i piłka pada łupem Marka Bajora, który nie zdołał jej opanować i w związku z tym rzutem z autu rozpocznie GKS. Marek Bajor, wychowany kolbuszowianki Kolbuszowa, małego klubu w Małopolsce, później grał w Iglopolu Dębica, skąd trafił do łódzkiego Widzewa. Maciejewski. Teraz Adam Kucz, już około 20 metrów od bramki Łodzian. Jeszcze zagranie w kierunku Pawłuszka i w ostatniej chwili obrońca drużyny łódzkiej wyjaśnił niebezpieczeństwo. Ale widać, że GKS dziś ogromną ochotą do gry. Ostatnie dwa słabe spotkania ligowe bez bramek w meczach z Siarką i Śląskiem, jak mówiliśmy, wygwizdani na swoim stadionie po spotkaniu z drużyną z Wrocławia, gracze GKS-u. Ostatnio na treningach ćwiczyli przede wszystkim strzały na bramkę, chcą poprawić skuteczność. To jest w tej chwili pięta Achillesowa, o czym również wspominaliśmy graczy tego zespołu. Eksperymentuje z zestawieniami formacji napadu Orest Lęczyk, ale wciąż nie może znaleźć tego optymalnego. Zdzisław Strojek, który był najlepszym strzelcem drużyny w minionym sezonie, w tym roku bardzo słabo spisuje się w ataku. Dotychczas tylko dwie zdobyte bramki. Odszedł Krzysztof Walczak, który zdobył również dla drużyny GKS-u w sezonie 84-85 aż 7 bramek. No ale co na przykład mają powiedzieć piłkarze Widzewa? Tam właściwie wymieniona została cała formacja ataku, ale o tym może za chwilę. Teraz Siadaczka pod pole karne, dobre odegranie na pole karne i proszę Państwa, 1-0 dla piłkarzy łódzkiego Widzewa. Dobre zagranie w kierunku Wyciszkiewicza. Zbigniew Wyciszkiewicz strzela pierwszą bramkę. Konsternacja na trybunach, konsternacja wśród piłkarzy GKS-u, nie mogą uwierzyć. Piąta minuta spotkania, jest to zarazem 10. bramka tego piłkarza w Ekstraklasie. Zbigniew Wyciszkiewicz po raz trzeci trafia do siatki w tym sezonie. No i musimy powiedzieć, nie najlepszy mimo wszystko debiut Mariusza Luncika. Jeszcze nie zdążył dotknąć piłki, a już musiał ją wyciągać z bramki. Wyciszkiewicz jest wychowankiem malutkiego klubiku LZS Gościęcin. Później grał w Chemiku Kądzierzyn, w Odrze Opole i w 92 roku trafił do łódzkiego Widzewa. Solidny, defensywny pomocnik. Tym razem pokazał, że potrafi również zdobywać bramki i w tym niezwykle istotnym spotkaniu zdobył pierwszego gola dla drużyny Widzewa. Teraz jednak do przodu GKS, przez chwilę Nikodem. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź podopiecznych Oresta Lęczyka. GKS słynie z twardości walki do końca i takie z pewnością atuty będzie prezentował w tym spotkaniu. Teraz strzał Zdzisława Strojka w kierunku bramki Andrzeja Woźniaka. Rzeczywiście ta bramka może nam tylko ożywić spotkanie. GKS w tej chwili już nie ma nic do stracenia. W tabeli aż 9 punktów straty do Widzewa. Porażka w tym meczu oznaczałoby chyba koniec jakichkolwiek marzeń o mistrzowskim tytule. I rozpoczynają Łodzianie. Bogusz do Marka Koniarka. Koniarek w walce z Węgrzynem. Na pole karne znów szuka Wyciszkiewicza, ale spokojnie biega jest Luncik. Powoli zapada zmrok nad stadionem GKS-u. Jest nieco mglisto. Stąd może nie najlepsza jakość obrazu, który Państwo w tej chwili odbierają. I przy piłce zespół gospodarzy Marek Świerczewski, którego sylwetkę prezentowaliśmy przed spotkaniem. Do Nikodema. 27-letni Andrzej Nikodem, bardzo dobre warunki fizyczne. Do Wojciechowskiego. Widuch. Teraz Adam Kucz, wysokość pola karnego, ledwo jeszcze odegranie, ale nie zdołał sięgnąć piłki Marek Świerczewski, który ruszył, by wspomóc kolegów z ataku. Pawłuszek odegranie do Strojka, Strojek na pole karne, ale nie zrozumiał się z kolegami i piłka łatwo pada łupem Andrzeja Woźniaka.
Andrzej Woźniak, niezwykle chwalony za swoje ostatnie występy w klubie i w reprezentacji. No niestety ma pecha, nie najlepiej spisują się partnerzy z pola i w związku z tym, mimo jego bardzo dobrej postawy w kilku meczach, i widzę, wyeliminowany został z Pucharów Europejskich i reprezentacja wiadomo już, że nie zakwalifikuje się do najbliższych finałów piłkarskich Mistrzostw Europy. Tymczasem zacięta walka między Maciejewskim a Citką przy linii końcowej boiska. Teraz piłka wyekspediowana daleko, ale z autu rozpoczną gracze łódzkiego Widzewa. Ciekawy dzisiaj gra Marek Citko, ponieważ rozpoczynał na prawej stronie boiska. Teraz widzę, przeniósł się na lewą. Być może stara się zgubić swojego pilnującego zawodnika. Citko dzisiaj zastępuje Szymkowiaka, nominalnego prawego napastnika, prawego pomocnika, przepraszam. Ale Szymkowiak, jak już mówiliśmy, kontuzjowany, jest po operacji i prawdopodobnie nie wystąpi już do końca sezonu. Tymczasem dochodzi 10. minuta spotkania na stadionie w Katowicach. 1-0 po bramce w 5. minucie zdobytej przez Zbigniewa Wyciszkiewicza prowadzą piłkarze łódzkiego Widzewa. No i kto wie, Zbigniew Wyciszkiewicz, który w jednym z wywiadów mówił, że czeka na zmianę selekcjonera, ponieważ on sam i wszyscy w Łodzi uważają, że jest jednym z lepszych defensywnych pomocników Polski. Być może doczeka się późnego reprezentacyjnego debiutu. Przy piłce łodzianie próbował rozpocząć akcję Michalczuk, ofiarny wślizg gracza GKS-u, ale piłka znowu dla występujących w biało-czerwonych strojach łodzian. Adam Kucz w walce z Bajorem, nie najlepsze warunki fizyczne Adama Kucza, ale on imponuje innymi atutami. Tymczasem przedziera się z numerem 6 Pawłuszek, powstrzymana akcja i momentalnie wybija piłkę do przodu Michalczuk. Jeszcze jest Maciejewski, nieco na pamięć. Znów Michalczuk, właśnie Wyciszkiewicz. I kolejny raz skutecznie Maciejewski. Maciejewski, który bardzo dobrze prezentował się w spotkaniach pucharowych GKS-u w ubiegłym roku, 2 lata temu. Znalazł to uznanie między innymi w oczach selekcjonera. Henryk Apostel powołał go na ubiegłoroczne spotkanie z Izraelem. Później wypadł ze składu, no ale jest to piłkarz o dużych możliwościach. Atak pozycyjny graczy Widzewa jednak nie zdołał opanować piłki przed linią boczną. Marek Citko i Nikodem z autu do Luncika. Niestety pechowy debiut, można już powiedzieć, od razu pozostawiony przez kolegów z obrony. Nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Precyzyjne uderzenie Wyciszkiewicza w 5. minucie i musiał Mariusz Luncik wyciągać piłkę z siatki. Tymczasem Maciejewski na środek do Adama Ledwonia. Z przodu aktywny Pawłuszek, jest również Strojek, ruszył Andrzej Nikodem. Zmuszeni jednak piłkarze GKS-u do wycofania akcji bliżej środka boiska. Teraz zagranie w kierunku Pawłuszka, porwieszka sędziego bocznego w górze i na spalonym młody napastnik zespołu GKS-u, pozyskany w trakcie przerwy zimowej z drużyny bydgoskiego Zawisz. Włóczek przyszedł do GKS-u Katowice razem ze Sławomirem Wojciechowskim. Wówczas mówiło się, że to Wojciechowski będzie miał pewne miejsce w składzie. Tymczasem nie zawsze tak było, nie mógł znaleźć wspólnego języka, może miejsca w składzie z Jerzym Brzęczkiem. I tak jest teraz w tym sezonie, że częściej gra Pawłuszek, a Wojciechowski nieraz musi rozpoczynać z ławki rezerwowych. A to dzisiaj obaj na boisku. Z numerem 7 w drużynie Widzewa, strzelec bramki, jak na razie jedynej w tym spotkaniu, Zbigniew Wyciszkiewicz. Najważniejsze, że została złamana nie najlepsza tradycja ostatnich spotkań, bezbramkowe remisy. Dziś już mamy przynajmniej jedną bramkę. Miejmy nadzieję, że padną dalsze gole w tym meczu. Na to również liczy publiczność zgromadzona na stadionie przy ulicy Bukowej. Gwizdek sędziego, pana Ryszarda Wójcika z Opola. Jest już Łapiński, spokojnie do Andrzeja Woźniaka. Ci dwaj piłkarze znają się dobrze również z występów w reprezentacji naszego kraju. Teraz przepuszczona piłka przez Nikodema. Dobrze asekurował Marek Świerczewski. Mówiliśmy o tym, że wcześniej występował w roli napastnika, później był pomocnikiem, w końcu przekwalifikowany został przez trenera Piekarczyka na obrońcę.
w tej roli Świerczewski debiutował w meczach pucharowych z Benficą Lizbona, spisał się bardzo dobrze i od tej pory właśnie zazwyczaj na tej pozycji grywa w swoim klubie. Tymczasem Mirosław Widuk, jest również Węgrzyn, ma z boku Kucza, jednak do środka zagranie teraz do Strojka, najskuteczniejszy gracz drużyny GKS-u w ubiegłym sezonie, powstrzymany dobrze przez Tomasza Łapińskiego. Tak, protestuje publiczność katowicka, ale w tym zagraniu Łapińskiego nie było nic z faulu, jak najbardziej czysto. I z autu rozpoczną Widzewiacy. Woźniak. To już jest Boguś. Boguś ma sporo miejsca, czeka na któregoś z partnerów. W dalszym ciągu Marcin Boguś. Teraz ładne dośrodkowanie, jest tu Marek Koniarek na polu karnym. I nie było bramki. Marek Koniarek mało aktywny w tych pierwszych minutach, ale jak widzimy, wystarczy chwila nieuwagi obrońców i mogło to się zakończyć drugą bramką dla Łodzia. Być może trener Franciszek Smuda spodziewał się tego, że bacznie pilnowany będzie Marek Koniarek. Być może ma on dzisiaj zadanie przede wszystkim ściągania na siebie uwagi obrońców, by stwarzać możliwości do stwarzania groźnych sytuacji partnerom, ale z pewnością Marek Koniarek, który jak wiemy imponuje skutecznością w rundzie jesiennej, będzie chciał dziś na swoje konto dopisać również kolejną bramkę. Bardzo ładna kombinowana akcja Widzewa, Michalczuk. Nie opuściła kilka boiska, chciał Węgrzyn, jeszcze Michalczuk. I spokojnie ruszy. Asekurowany przez kapitana swojej drużyny Marka Świerczewskiego, 24-letni Mariusz Luncik, o czym mówiliśmy. Bardzo trudny dzisiaj egzamin, debiut w Ekstraklasie w meczu ze znakomicie dysponowanym ostatnio łódzkim Widzewem. Wspominaliśmy o pewnej zadyszce GKS-u Katowice, ale i Widzew swój ostatni mecz ligowy, poprzedni z Siarką Tarnobrzeg na swoim boisku, niestety miał niezbyt udany. Po ciężkiej walce wymęczone zwycięstwo 2-1, słynny problematyczny już rzut karny dla piłkarzy Widzewa. No ale najważniejsze, jak twierdził trener Smuda, było jednak to, że 3 punkty zostały przez Widzew zdobyte. No i teraz po krótkiej przerwie w rozgrywkach spowodowanej występem naszej reprezentacji w meczu eliminacji Mistrzostw Europy z nowymi siłami odświeżona drużyna Widzewa walczyć będzie o kolejne zwycięstwa w meczach rundy jesiennej. Właśnie wspominał nam trener Smuda, że ta przerwa bardzo dobrze zrobiła jego piłkarzom. Porażka z Czernomorcem Odessa, to znaczy zwycięstwo, ale w konsekwencji wyeliminowanie, plus ten mecz z Siarką Tarnobrzeg, sądził, że drużyna zaczyna wpadać w pewien dołek i te 10 dni, jak mówił, pozwoliło wrócić piłkarzom do normalnej dyspozycji. Rozpędza się Piotr Szarpak. Zagranie do Citki, jeszcze zbyt mało rozumie się z partnerami. Marek Citko, który u progu rundy jesiennej został ściągnięty do łódzkiego klubu. Przez pewien czas trwały jeszcze formalności przy definitywnym transferze tego piłkarza. Między innymi nie wystąpił jeszcze w spotkaniach Pucharu UEFA. No ale w tej chwili już wchodzi do składu. Oto właśnie ten zawodnik. Niezwykle zdolny. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie stanie się silnym punktem łódzkiej drużyny. Wiadomo, Marek Koniarek ma już 33 lata. Rafał Siadaszka też jeszcze nie jest zbyt doświadczonym piłkarzem. I w związku z tym Widzew potrzebuje jak wody napastników. Zresztą napastników potrzebuje większość naszych klubów piłkarskich. Zdobywanie bramek jest w cenie. Przypomnijmy sobie spotkanie z Czarnomorcem, kiedy to Widzewiacy oblegali przez niemal cały mecz bramkę gości, ale tylko raz zdołali zaskoczyć bramkarza rywali. Drugi rzut rożny dla Łodzian. Szarpak z Czerwcem, Czerwiec. Daleko przed pole karne, ale jeszcze Siadaczka próbował skierować piłkę w światło bramki. Teraz Michalczuk w walce z Maciejewskim. Sędzia nie przerywa gry. Bajor. Piłka wraca do Michalczuka. Przed nim Wojciechowski.
Michalczuk teraz faulowany przez Sławomira Wojciechowskiego. Piłkarza, który rozegrał ponad 90 spotkań w różnych reprezentacjach naszego kraju. Juniorów, młodzieżowej. No ale ostatnio jakby nieco nie spełnia oczekiwań Sławomir Wojciechowski. Wciąż jednak bardzo na niego liczą kibice. Dowodem tego, że nie zawsze ma miejsce w pierwszym składzie. Tymczasem Rafał Siadaczka, dwuosobowy mur Katowiczan. Siadaczka, nie najlepsze wykonanie tego stałego fragmentu gry. Jest szansa na kontrę dla piłkarzy gospodarzy. Widuch do Pawłuszka, biegnie środkiem Strojek, dobrze uprzedzony w ostatniej chwili przez Bogusia. I kontra natychmiast piłkarzy Widzewa. Teraz Siadaczka ma szansę się zrehabilitować za poprzednie nie najlepsze zagranie, ale tym razem nieco zbyt wysoko posłana piłka również nie trafiła do wbiegającego na wprost bramki Marka Koniarka. Oto Rafał Siadaczka dla odmiany wychowanych Radomiaka. Radom, krótki epizod związany z odbywaniem służby wojskowej w warszawskiej Legii, później gracz płockiej Petrochemii i od tego sezonu również zasilił szeregi budowanej na nowo potęgi łódzkiego Widzewa. Budowanej na nowo, bowiem pamiętamy świetne występy przed laty w europejskich pucharach drużyny łódzkiej, dwukrotnie Mistrzostwo Polski w 81 i 2 roku. W 90 roku drużyna została zdegradowana do drugiej ligi, ale po powrocie znów odbudowywana i w tym roku bardzo wierzą w Łodzi w zdobycie wreszcie Mistrzostwa Polski. Mówiłeś o napastnikach. GKS również potrzebuje tych graczy, zwłaszcza teraz, tylko kontuzjowany jest Karwan i bardzo w Katowicach liczą na to, że wreszcie do drużyny wróci po wielu latach Jan Furtok. Trenuje z zespołem i jak mówią o nim koledzy, bardzo by się przydał. Jedną przeszkodą, jaką mogą napotkać na swojej drodze katowiczanie, jest klub z Frankfurtu, którego w dalszym ciągu zawodnikiem jest Jan Furtok. Jeżeli zażądają zbyt wielkiej sumy, wtedy Furtok prawdopodobnie nie trafi. I widzę. Boguś. Sitko poczekał na swoich kolegów. Widzew rozpoczyna kolejny atak pozycyjny. Wbrew temu, co mogliśmy przypuszczać, katowiczanie nie rzucili się od razu po utracie bramki. Czekają być może na zmęczenie Łodzian, ale na to się na razie nie zanosi. Sitko na pole karne, wyjaśnia Świerczewski. Ale jeszcze Widzew. Strzelec bramki Wyciszkiewicz. Teraz troszeczkę się zagubił. Jeszcze Wyciszkiewicz. Są jego partnerzy w polu karnym. Jest Koniarek, jest Michalczuk. Właśnie do Michalczuka piłka. I Koniarek. Ponad bramkę. Ale niewątpliwie ten zdobyty w piątej minucie gol przez Łodzian teraz ułatwia im sprawę. GKS nie może kurczowo trzymać się własnej połowy, własnego pola karnego. Muszą katowiczanie starać się zagrozić bramce Woźniaka, a to stwarza możliwości zdobycia kolejnych bramek przez piłkarzy łódzkiego Widzewa. Piłka po strzale Koniarka otarła się jeszcze o jednego z obrońców i mamy trzeci rzut rożny dla Łodzian. Marek Koniarek po raz kolejny. Stare przysłowie mówi do trzech razy sztuka. Zobaczymy, czy okaże się trafne w tym przypadku. Koniarek rzeczywiście przymierza się w tej chwili. On mówił, że na tym stadionie gra mu się bardzo dobrze. Wcześniej w barwach GKS-u, później kiedy przyjeżdżał tutaj na spotkania już jako gracz łódzkiego Widzewa. Ale proszę zwrócić uwagę, Marek Koniarek, wiadomo, najskuteczniejszy zawodnik naszej ligi. Pilnowany tutaj uważnie przez obrońców Katowic, a już dwa czy trzy razy uwolnił się spod opieki obrońców i było naprawdę groźnie. Przedzierał się skrzydłem Andrzej Nikodem. Z autu rozpocznie GKS. Trzech piłkarzy w żółto-czarnych strojach na przedpolu bramki Widzewa. Piłka ponownie do Nikodema. Zbyt nisko posłana piłka, jeszcze walczy Marek Świerczewski, ale chyba uda się teraz przejąć futbolówkę łodzianą. Zacięta walka w środku boiska. I powstrzymany w ostatniej chwili Rafał Siadaczka. Ale akcja przeniosła się na połowę zespołu gospodarzy. Z
spokój, doświadczenie Marka Świerczewskiego. Ciągle 1-0, a za nami już około 23 minut gry w tym spotkaniu. Piłka gdzieś zagubiła się w trybunach. Pan Ryszard Wójcik, nie chcąc przedłużać, po prostu drugi. I Piotr Szarpak. Zbyt mało ruchu w wykonaniu jego partnerów. Teraz dopiero Czerwiec, Łapiński, Boguś. Z przodu przeszkadzający im nieco Grzegorz Pawłuszek. Ponownie Łapiński do Bogusia. Boguś od pewnego czasu rywalizuje o pozycję trzeciego obrońcy w drużynie Widzewa z Danielem Boguszem. Występują na zmianę u boku Łapińskiego i Bajora dziś w tym spotkaniu w związku z trzema kartkami Daniela Bogusza. Właśnie Marcin Boguś, wychowanek łódzkiego klubu, ma szansę grać w formacji defensywnej. Jest i Marek Świerczewski. Jest to jedyny wychowanek, którego mamy dzisiaj na boisku. W drużynie GKS-u nie ma żadnego. Właśnie Marcin Boguś to jedyny piłkarz wychowany przez Widzew Łódź. Teraz Wojciechowski. Ruszył wreszcie odważniej do przodu. Dobra piłka przed pole karne. Zagranie do Pawłuszka. Pawłuszek w dogodnej sytuacji niewiele brakowało. Adam Kucz sprytnie zagrał do wychodzącego na dużej szybkości z pole karne Grzegorza Pawłuszka. Ten, jak widzimy, niezbyt zadowolony. Zobaczmy jeszcze raz, bo Pawłuszek miał naprawdę dużo miejsca i czasu. Nie musiał decydować się od razu na strzał. Mógł jeszcze podciągnąć metr czy dwa. Chyba troszkę niepotrzebnie się pospieszył. Mówiliśmy o słabej skuteczności strzeleckiej piłkarzy GKS-u, tylko 11 zdobytych bramkach. 14 spotkania. 14, ale oczywiście 3 bramki przyznane za walkover w meczu z Olimpią Lechią, do którego nie doszło. 11 bramek fizycznie zdobyli piłkarze GKS-u. No i nie ma jakiegoś zdecydowanego lidera, jeśli chodzi o te bramki. Po 2 gole zdobyli Węgrzyn, Strojek, Pawłuszek i Bilski, a po jednej bramce Kucz, Wojciechowski i Karwan. Wciąż więc czekają w Katowicach na lidera strzelców z prawdziwego zdarzenia. Może będzie nim Furtok. Gdy rozmawialiśmy dzisiaj poza tym z Markiem Koniarkiem, też zapowiadał, że kto wie, być może na zakończenie kariery wróci tutaj do Katowic i stworzy być może duet właśnie z Janem Furtokiem. Tymczasem łodzianie spokojnie. Łapiński do Bogusia. Nie spieszą się, starają się wyciągnąć piłkarzy GKS-u pod środkową linię. Bajor, Michalczuk. Przed nim Ledwoń. Znowu piłka zagrywana przez Ryszarda Czerwca w kierunku Michalczuka, ale zabrakło nieco precyzji. Andrzej Michalczuk, piłkarz z Ukrainy, od kilku lat mieszkający w naszym kraju, starający się o obywatelstwo polskie. Niezwykle ambitny, słynący z zadziorności. Mieliśmy przykłady tego w spotkaniu z Czernomorcem, kiedy to w meczu przeciw swoim rodakom rzeczywiście imponował walecznością. Tymczasem Piotr Szarpak. Zwolniona już akcja piłkarzy Widzewa. Boguś rzucał. Ryszard Czerwiec, znowu pomocnik drużyny łódzkiej, ale zbyt mało precyzyjnie i szansa na zainicjowanie akcji ofensywnej przez Katowiczan. Wstrzymuje się jednak Ledwoń, teraz jednak dobrze w tempo do Zdzisława Strojka. Zdzisław Strojek pod pole karne i tutaj nie sięgnął piłki ponownie Grzegorz Pawłuszek. Niewiele brakowało. Jeszcze przejmuje futbolówkę Adam Kucz. Przerzucenie na drugą stronę. Znów jest Zdzisław Strojek. Do kogo tym razem zagrać? Zdzisław Strojek do Adama Kucza. Chyba zbyt mało aktywny tam z przodu przed chwilą przy tej całej akcji Grzegorz Pawłuszek. I natychmiast próbują wykorzystać szansę po przejęciu piłki podopieczni Franciszka Smudy. Na moment Kazimierz Węgrzyn do najmniejszego chyba na placu Adama Kucza. Ponownie Węgrzyn, tym razem do środka. To już jest Widuch. Wychodzi Nikodem. Jest Marek Świerczewski. Wojciechowski i najlepiej
w tej całej sytuacji zachował się Daniel Boguś. Jeszcze jedna kombinacyjna akcja zespołu GKS-u. Znów Marek Świerczewski, który od kilkudziesięciu sekund przebywa pod polem karnym drużyny Widzewa, ale dobrze w defensywie zespołu gości. Marek Bajor, Michalczuk sprytnie między dwoma katowiczanami, ale asekuracja skuteczna Widucha. Jeszcze jest Wojciechowski, może zdecyduje się na strzał, potrafi niezwykle mocno uderzyć ten piłkarz. Nie, zagranie do Świerczewskiego, sygnalizują jednak gracze Widzewa pozycję spaloną. Takiego też zdania są sędziowie. Stąd też okrzyki niezadowolenia na trybunach stadionu przy Bukowej. Piłka wpada do siatki, ale bramka oczywiście nie zostaje uznana. Zobaczmy raz jeszcze. No, dosyć dyskusyjna sytuacja. Trudno właściwie powiedzieć, czy to chodziło o pozycję spaloną z Marka Świerczewskiego, czy też Grzegorza Pawłuszka, który tam ustawił się na środku boiska. Trzy spalone piłkarze GKS-u. A swoją drogą Marek Świerczewski bardzo ładnie uderzył już po tym blisku. Za nami już prawie pół godziny gry i tak dokonując pierwszego podsumowania, niewiele sytuacji podbramkowych, wszystko dzieje się tutaj raczej w środku. Starają się zdobyć inicjatywę w środku boiska katowiczanie, ale łodzianie bronią się bardzo dobrze, tak jak teraz Łapiński, spokojnie. Łapiński może nie zabłysnął niczym wielkim w meczu ze Słowacją, ale nadal na naszych boiskach jest rzeczywiście stoperem, jeśli nie najlepszym, to jednym z najlepszych. I wychodzą katowiczani. Strojek już teraz przy piłce był Ledwoń i aut dla GKS-u. Ciężko jest przebić się katowiczanom przez tę skomasowaną linię obronną Widzewa. Ale tak gra właśnie Widzew strefą. Wszyscy atakują, wszyscy się bronią. I jak widać na naszej lidze to wystarczy. Ofiarnie Michalczuk, który powstrzymał Adama Kucza, gracza, który również występował tu w drużynach juniorskich klubu z Bukowej, później niechciany w GKS-ie, przez pewien czas grał w Sosnowieckim Zagłębiu, wrócił do GKS-u. No i dobre występy również w europejskich pucharach, chociaż początek tego sezonu nie najlepszy, też nie miał pewnego miejsca w składzie. Dopiero ostatnie mecze pozwoliły mu zagrać miejsce w podstawowej jedenastce drużyny Oresta Lęczyka. Nieprawidłowo pomagał sobie Adam Ledwoń. Rozpoczęła się 31. minuta spotkania, ciągle 1-0. Przypominamy, mecz 12. kolejki w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Mecz na szczycie pomiędzy trzecią przed tą rundą gier drużyną GKS-u Katowice i liderem łódzkim Widzewem. Informowaliśmy już Państwa, że warszawska Legia dzisiaj pokonała w Tarnobrzegu Siarkę 7-2 i prawdopodobnie ma duże szanse na objęcie prowadzenia. Jeśli jednak Widzew wygra ten dzisiejszy mecz różnicą większą niż jednej bramki, to Łodzianie będą w stanie jeszcze utrzymać się na prowadzeniu. A nie zapominajmy, że mają jedno spotkanie zaległe do rozegrania ze Stomilem Olsztyn w Łodzi. Tymczasem Marcin Boguś, silne uderzenie. I już do przodu rusza zespół Katowic. Marek Świerczewski do Kucza. Ten naciskany nie zdołał przejąć piłki. Ta kierowana w kierunku Czerwca. Niezadowolony jest Marek Świerczewski. Pokazuje swoim partnerom, by więcej się ruszali. Konsekwencją tego braku ruchu było właśnie to niecelne podanie do Kucza. Jeden Adam Kucz wystartował do tej piłki. Wszyscy pozostali piłkarze GKS-u stali w miejscu, ale już akcja Widzewa. Przy piłce Koniarek. To już jest Sitko, który znów przeniósł się na prawą stronę. To środkowanie. Pogubił się na chwilę Marek Świerczewski, ale już z piłką wychodzi Ledwoń. Węgrzyn. Adam Kucz.
dole dłonia, ale spokojnie Wyciszkiewicz. Mówiliśmy, że na trybunach stadionu przy ulicy Bukowej zasiadło dzisiaj około 4000 widzów. W tej chwili może już nawet około 5, w tym kilkusetosobowa grupa, bardzo dobrze zorganizowana kibiców z Łodzi, zajmują jeden sektor. Cały czas powiewają klubowymi flagami, szalikami, gorąco dopingując swoją drużynę. No ale mają powody do radości. Że po 13 latach wreszcie wszyscy marzą o tym, by w Łodzi znowu fetowano piłkarskiego mistrza Polski. Łodzianie są jak na razie na dobrej drodze, prowadzą spotkaniu 12 kolejki na stadionie GKS-u w Katowicach. 1-0 tymczasem w ataku gospodarze Marek Świerczewski. Duże zgrupowanie zawodników przed polem karnym. Jeszcze Pawłuszek zostawia piłkę partnerowi, ale w efekcie rzut rożny dla graczy w żółto-czarnych strojach. Andrzej Woźniak. Odkrycie tego roku w naszej piłce nożnej. Zawsze słynął z solidności, ale rzeczywiście spektakularne, znakomite występy, obronione rzuty karne. Mocno podkręcona piłka, Woźniak pogubił się nieco teraz chyba. Asekuracja jego partnerów z drużyny leży tam na własnym polu bramkowym. Zobaczmy, jak to wyglądało w powtórce. Protestują piłkarze i jednej, i drugiej drużyny katowiczanie, gdyż uważają, że była bramka, że piłka przekroczyła, ale nie. Raczej na pewno nie, natomiast piłkarze Widzewa mają pretensje do sędziego Wójcika, że nie przerwał akcji po tym wejściu katowiczanina. Zobaczmy jeszcze raz. Z tego ujęcia, tak, tam naciskany mocno przez Marka Świerczewskiego. I to jest ten moment, kiedy Piotr Szarpak wybił piłkę, chyba jednak sprzed linii bramkowej. Natomiast opatrywany po tym całym zdarzeniu Andrzej Woźniak. Naciskany mocno przez dwóch zawodników katowickiej drużyny, podniósł się z ławki rezerwowy bramkarz Tomasz Muchiński. Marek Świerczewski, skacząc do tej piłki chyba ręką, niechcący ugodził Andrzeja Woźniaka. Zobaczmy jeszcze raz. Ale chyba już wszystko w porządku. Andrzej Woźniak, 30 lat. Reprezentacyjny bramkarz. Kupiony przez Widzew z drugiego łódzkiego klubu ŁKS-u. Tomasz Muchiński może spokojnie zająć miejsce ponownie na ławce rezerwowych. No miejmy nadzieję, że wszystko w porządku. I gra zostaje wznowiona na około 8 minut przed zakończeniem pierwszej połowy. Wyrzut z autu Krzysztofa Maciejewskiego, daleko prawie na pole karne. Odbijał piłkę jeszcze głową Wojciechowski. I od bramki grę wznowi Andrzej Woźniak. Mało widoczny jest dzisiaj Sławomir Wojciechowski. To miał być w założeniu ten zawodnik, który poprowadzi grę katowickiego klubu. No ale powiedzmy sobie jasno, drużyna, która przegrywa 0-1, nie można powiedzieć, że ta gra jest uporządkowana. Być może w drugiej połowie bardziej ofensywnie nastawieni wyjdą do gry przez Oresta Lenczyka gracze z Bukowej, bowiem wiadomo, nie mają już nic do stracenia. Oni, jak wspominaliśmy, nie przegrali 9 kolejnych spotkań, słabo wystartowali do tegorocznych rozgrywek po dwóch porażkach. Później już niepokonani, może w wielu spotkaniach nie imponowali formą, ale punkty zdobywali. Tymczasem piłka na przedpole łódzkiej drużyny. Tutaj skutecznie poradzili sobie defensorzy Widzewa. Próbował zainicjować akcję Michalczuk. Dobrze przerwana przez Wojciechowskiego. Podanie w kierunku Kucza chyba zbyt krótko. Marek Bajor. Ale znów katowiczanie, ledwoń, nie odstępujący go Michalczuk, teraz ślizgiem Andrzej Michalczuk zdołał wyłuskać tę piłkę i znowu szansa dla graczy Widzewa. Chwilę chaotycznej gry, teraz nieco przeszarżował Marek Citko, ale nie było to złośliwe zagranie, po prostu w ferworze walki
nie trafił w piłkę, zahaczył Marka Świerczewskiego, stąd też sędzia nie sięgał po kartkę. Tymczasem Maciejewski, to już Adam Kucz. Ciężko się przebić na pole karne katowiczanom, dobrze poukładana defensywa, tymczasem Pawłuszek z półobrotu, ale zabrakło nieco precyzji. Ładnie przejmował piłkę, ale nie zdołał jej skierować w światło bramki. Grzegorzowi Pawłuszkowi nie można odmówić ambicji. Jest tutaj troszeczkę dzisiaj osamotniony w tych ofensywnych poczynaniach GKS-u Katowice. No i jedyne, do czego możemy się przyczepić, to tylko i wyłącznie do skuteczności. Wysoki, dobrze zbudowany napastnik. Nie ma problemów z równie wysokimi łodzianami. Ale brak skuteczności. Na Bukowej GKS wciąż przegrywa z łódzkim Widzewem 0-1. Jeszcze tylko około 6, może 7 minut do zakończenia pierwszej połowy. Nie zanosi się na to, by GKS był w stanie doprowadzić do wyrównania w tych pierwszych 45 minutach. Widzew spokojnie, chociaż oczywiście będą szukali szansy do gwizdka kończącego pierwszą połowę podopieczni Oresta Leńczyka. Teraz akcja na ich polu karnym. Wychodzi z piłką Marek Świerczewski. Adam Kucz mocno naciskany przez Bajora. Bajor wespół z Michalczukiem powstrzymują skutecznie rozgrywającego drużyny katowickiej. Adam Kucz tu na skrzydle stara się kierować, rzucać piłki do partnerów wychodzących na dobre pozycje. Tymczasem Ryszard Czerwiec. Zagranie w kierunku Siadaczki. Siadaczka faulowany, ale nie. Gwizdka sędziego nie ma. Wychodzi GKS. Wojciechowski. Jeszcze jest Adam Kucz i już przy nim Michalczuk, który kolejny raz stopuje katowiczanina. Teraz Marek Citko. W środku Koniarek. Ładny zwód zostawił Citko za plecami Maciejewskiego. Jest dwóch partnerów. Przed pole karne. Silne uderzenie Ryszarda Czerwca. Ale mocno nieskuteczny. Ale Marek Citko pokazał w tej akcji rzeczywiście próbkę swoich możliwości. Tak doświadczonego defensora, jakim jest Krzysztof Maciejewski, ładnie ograł, dograł do partnera przed linię pola karnego. No i gdyby Ryszard Czerwiec precyzyjnie uderzył, wówczas mógł mieć ogromne problemy bramkarz katowiczan Mariusz Luncik. Rzeczywiście mówiłeś o Marku Citce. Ten zawodnik bardzo mi się dzisiaj podoba. Myślę, że to był dobry zakup łódzkich działaczy. Tylko 21 lat. No i na tej pozycji łodzianie mają dwóch dobrych graczy, ale o tym może za chwilę, bo w akcji Marek Koniarek. Koniarek, narożnik pola karnego. Tu jest Michalczuk, ale za krótko, niedokładnie i wychodzą katowiczanie. Ledwoń do Kucza. Może teraz uda się przeżyć Kuczowi. Teraz dla odmiany atakowany był przez Wyciszkiewicza. Już zagrywa do Strojka. Strojek bardzo doświadczony. Teraz ładnie minął z wodem Ryszarda Czerwca. Skończyło się na drugim graczu Widzewa i Wyciszkiewicz. Do Citki. Citko do Bajora. Sprytnie Bajor. Jest już Siadaczka. Przy nim Nikodem. Znów Bajor. Przerzucenie na drugą stronę. Tutaj Boguś nabiera szybkości, mocne uderzenie i brawa dla obydwu piłkarzy, strzelca i bramkarza. Mariusz Luncik tym razem ze spokojem wyłapał tę piłkę. Doskonałe warunki fizyczne, 193 cm, 24 lata. GKS z pewnością będzie miał z tego bramkarza jeszcze wiele pociechy, bowiem Janusz Jojko, mówiliśmy o kontuzji, ale ma już przecież 35 lat. GKS musi myśleć perspektywicznie. Chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że była to pierwsza udana interwencja Luncika. GKS, Widzew, strzelał kilkakrotnie, ale były to strzały bądź obok bramki, bądź jak w piątej minucie Luncik nie miał nic do powiedzenia. I katowiczanie, Strojek. Tam walczył jeszcze Kucz, ale już wychodzi Widzew, Wyciszkiewicz.
Ciszkiewicz, daleka piłka i aut, tylko opuściła plac gry. Z autu rozpocznie GKS i Andrzejniko. Już ostatnie minuty pierwszej połowy, Świerczewski. Na pole karne i 1-1. A strzelcem bramki Kazimierz Węgrzyn. Proszę Państwa, myliłem się mówiąc, że już piłkarzy IKS-u prawdopodobnie nie będzie stać na doprowadzenie do wyrównania w pierwszej połowie, a jednak w 44 minucie precyzyjne zagranie na pole karne. Kazimierz Węgrzyn zdobywcą wyrównującej bramki dla GKS. Patrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Pogubiła się obrona. Zarówno Łapiński, jak i Bajor. Przy Grzegorzu Pawłuszku, a tutaj Węgrzyn niepilnowany. No wystarczy powiedzieć, że był wtedy przy nim tylko Rafał Siadaczka, który jest przecież napastnikiem. Andrzej Woźniak jakby do końca nie wierzył, że ta piłka może wpaść do bramki. Precyzyjnie uderzona przy słupku. Wpadła do siatki. I tym samym Kazimierz Węgrzyn wysuwa się na czoło klasyfikacji najlepszych strzelców w drużynie GKS-u w tym sezonie. Jest to jego trzeci gol. Tymczasem szansa, natychmiastowa odpowiedź. Andrzej Michalczuk minutę później odpowiada bramką. Znów bezradny w tej sytuacji był Mariusz Luncik. Radość piłkarzy Widzewa. Riposta rzeczywiście imponująca. Błyskawicznie rozpoczęli akcję piłkarze Widzewa. Precyzyjne wrzucenie piłki przez Piotra Szarpaka na pole bramkowe. Tutaj świetnie wyskoczył do tej główki mimo asysty Maciejewskiego Andrzej Michalczuk. No i proszę Państwa, natychmiastowa zmiana nastrojów. Już 1-2 prowadzą piłkarze Widzewa na stadionie w Katowicach. Piękna ta końcówka pierwszej połowy. Dwie bramki. No i rzeczywiście ciekawy piłkarski spektakl na stadionie przy Bukowej. Nie rezygnuje jeszcze GKS. Jeszcze w końcówce stara się zorganizować akcję, ale chyba bliżsi tego są piłkarze Widzewa. Jest bohater sprzed momentu Michalczuk. Czerwiec teraz do tyłu do partnerów. Tu z kolei Bajor naciskani przez Pawłuszka. Czy popełnią błąd? Wyciszkiewicz ruszy również do przodu. Były kolega z Lechii Gdańsk Wojciechowski, by wspomóc Pawłuszka. Teraz dopiero udało się piłkę przejąć Katowiczanom. Jest Ledwoń, ale już mocno przeszkadzają mu gracze Widzewa, konkretnie Piotr Szarpak, próbuje Węgrzyn, zacięta walka, ożywiło się spotkanie w końcówce tej pierwszej połowy, po tej wyrównującej bramce natychmiastowa, wspaniała akcja piłkarzy Widzewa, którzy udowodnili, że rzeczywiście są naprawdę bardzo dobrą drużyną. Jeszcze Bajor. No ale myślę, że ta druga połowa, która przed nami, również dostarczy nam wielu emocji. Były momenty słabszej gry w pierwszych 45 minutach, ale końcówka rzeczywiście mogła podobać się chyba każdemu. Wydawało się, że piłkarze GKS-u zrobili to już najtrudniejsze. Strzelili bramkę wyrównującą. Miała być to bramka do szatni. Okazało się, że jednak nie. Moment rozluźnienia wykorzystany przez piłkarzy grających w białych strojach. Jeszcze Łapiński. Dobiega końca 46 minuta. Jeszcze chyba kilkadziesiąt sekund i prowadzący to spotkanie Ryszard Wójcik z Opola da gwizdkiem znak, by piłkarze udali się na przerwę, ale ciągle to jeszcze nie następuje. Tymczasem Nikodem. GKS na własnej połowie. Zobaczymy, czy teraz nastąpi jeszcze jakieś tam dalekie zagranie do kolegów z ataku. Przerzut w kierunku Kucza, przy nim jednak i Michalczuk z Bajorem. Dogodna sytuacja, nieoczekiwanie. Jeszcze zdołał się tam świetnie znaleźć Kazimierz Węgrzyn, który rzeczywiście imponuje dzisiaj ochotą do walki. Nie tylko powstrzymuje ataki piłkarzy Widzewa, no ale stara się również jak na razie skutecznie zaskoczyć Andrzeja Woźniaka. Jeden raz do tej pory mu się to udało. Zobaczymy, czy powiedzie mu się ta sztuka również w drugiej połowie. Dzisiaj nie strzela bramek Marek Koniarek, najlepszy strzelec nie tylko Widzewa, ale i całej pierwszej ligi. Ale jak widzę, ma godnych partnerów.
właśnie strzelec pierwszej bramki Wyciszkiewicz. Idzie spokojnie, już chyba czeka na koniec pierwszej połowy, ale to błąd. Błąd Łapińskiego i jest Adam Kucz. Adam Kucz sam na sam z bramkarzem. Nic nie było. Niezadowolony Adam Kucz. Niezadowolona katowicka publiczność. Wydawało się, że będzie bramka. Kucz popychany przez obrońców. No i koniec pierwszej połowy. Dopiero w tym momencie, po tej sytuacji, Ryszard Wójcik zakończył pierwszą część gry. Rzeczywiście jeszcze w końcówce znakomita szansa dla Katowic. Pomknął w kierunku bramki zespołu gości. Kucz teraz tłumaczy coś arbitrowi. Kontrowersyjna była to sytuacja. Ryszard Wójcik orzekł, że nic nie było. No i w związku z tym po pierwszych 45 minutach GKS przegrywa z Widzewem 1-2. Przypominamy, piąta minuta, Zbigniew Wyciszkiewicz 0-1. W 43 wyrównujący gol Kazimierza Węgrzyna, a minutę później po szybkiej kontrze podopiecznych Franciszka Smudy gol Andrzeja Michalczuka. Pierwsza połowa kończy się tą właśnie sytuacją, którą widzieliśmy przed chwilą, kiedy na polu karnym upadał Andrzej Kucz. Adam Kucz, przepraszam. Oddajemy głos Aldonie Marczuk. Pan Andrzej Woźniak, odniósł pan chyba poważne starcie z jednym z zawodników GKS-u, bo cały czas trzyma się pan za lewą skroń. Mam nadzieję, że będę w dużym ładzie i składzie rozmawiał z panią, ale zostałem po prostu łokciem uderzony w skroń. To bardzo bolesne i bardzo nieprzyjemne. W ostatnich 20 minutach pana koledzy z obrony zbyt często dopuszczają do groźnych sytuacji. No, myślę, że zobaczyliśmy, że jesteśmy drużyną lepszą od GKS-u. Myślę, że chłopcy uwierzyli w to, że spokojnie tutaj wygramy mecz. A naprawdę trzeba uważać, bo to każda przypadkowa akcja jest bardzo niebezpieczna. Piłka jest bardzo śliska, także naprawdę trzeba grać do końca. Wiem, że się pan bardzo śpieszy, ale proszę mi króciutko odpowiedzieć. Swoje refleksje po meczu ze Słowacją na temat reprezentacji. Bardzo przepraszam, ale nie chciałem myśleć o tym, bo mam teraz też bardzo ważny mecz w sobotę. Pomyślę jutro, w niedzielę, przy obiedzie. Dziękuję bardzo. Oddaję głos kolegom komentatorom. Jak słyszeliśmy, każdy moment nieuwagi może drogo kosztować. Rzeczywiście mieliśmy okazję przekonać się kilkakrotnie tutaj, że piłka spłata różnego rodzaju figle. No i jak na razie GKS prowadzi, przegrywa 1-2, ale na pewno podopieczni Oresta Lęczyka nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Ta sytuacja w ostatnich sekundach pierwszej części gry była jakby tego wyznacznikiem. No właśnie, ale to, o czym mówił Andrzej Woźniak, zanim doszło do tej sytuacji, poważny błąd popełnił Tomasz Łapiński. Wdał się tutaj zupełnie niepotrzebny pojedynek z Kazimierzem Węgrzynem, będąc ostatnim obrońcą. Wiadomo, w takich sytuacjach nie ma sensu się kiwać, po prostu trzeba jak najszybciej pozbyć się tej piłki, podać ją dalej pomocnikom. Popatrzmy teraz na statystyki. Nie, zanim przed statystykami, jeszcze raz Aldona Marczuk. Przede mną jest Janusz Jojko, bramkarz, dotychczas etatowy bramkarz GKS-u Katowice, dzisiaj na ławce. No cóż powiedzieć, no. Trener zadecydował, że będzie dzisiaj bronił Mariusz Luncik. Miałem uraz w tygodniu nadgarstka, no i postanowił trener na Luncika, na zdrowszego. Jak pan ocenia tę pierwszą połowę spotkania i jak ocenia pan debiut w pierwszej lidze swojego kolegi? Jak oceniam pierwszą połowę? Muszę powiedzieć, że jest bardzo dobry mecz, jak z jednej, tak i z drugiej strony. Dużo sytuacji podbramkowych. No, przede wszystkim ambicje, zaangażowanie. No, mój kolega, muszę powiedzieć, że nie miał szans przy utracie dwóch bramek. No i na razie, no, co mogę powiedzieć, dużo interwencji nie było. No, myślę, że w drugiej połowie będzie więcej. Czy pan pamięta swój pierwszy występ w pierwszej lidze, swój debiut? Mój debiut pamiętam, to był 81 rok bodajże, czy drugi, pierwszy czy drugi. Dograłem 30 minut z Widzewem Łódź u siebie i przegraliśmy 2-1, ale ja grałem tylko 30 minut. Bronił Wolesta. A nie puścił pan w bramki? Nie puściłem. Przy stanie 2-1 trener Jezierski zmienił mnie i puścił za Wolesta. Porozmawiamy teraz troszeczkę o GKS-ie. Jest na trzecim miejscu. Słabo rozpoczął sezon. Stracicie mało bramek, ale też mało bramek zdobywacie. No tak, jest ten mankament. Mamy w napastnikach, no ale trener Lęczyk wszystko robi. Wszystkie treningi poświęca przede wszystkim treningów strzeleckich,
poświęca wszystko na dużo, dużo pod bramkami z pięć i myślę, że no, każdy napastnik u nas chce po prostu te bramki strzelać, no a nie wychodzi, może trzeba poczekać trochę, odczekać jakiś okres czasu i może będzie to lepiej. Na pewno istotnym wzmocnieniem byłaby obecność Jana Furtoka. Ponoć bardzo dobrze spisuje się na treningach GKS-u, bo z wami trenuje. No na pewno Jaś Furtok z nami trenuje i na pewno było to duże wzmocnienie, ale to już nie jest nasza sprawa, za to zależy wszystko od zarządu, od działaczy, od klubu. Proszę pana, a jak pan ocenia szanse swoich kolegów na to, żeby dogonić dwójkę Widzew Legia? Czy liczycie jeszcze na Mistrzostwo Polski? No, ja muszę powiedzieć, że tak jak każdy zawodnik, każdy klub po prostu liczy na Mistrzostwo Polski, ale no jest duża różnica, jest straty mamy do czołówki. Przede wszystkim trzeba by było wygrać dzisiaj z Widzewem i z Legią i wtedy można by było coś myśleć o zbliżeniu się i o powalczeniu o Mistrzostwo Polski. No a wszystko by zależy od tych dwóch meczów, od dzisiejszego i od za tydzień w niedzielę z Legią. Dziękuję bardzo za ten wywiad i oddaję głos kolegom komentatorom. Janusz Jojko wyraźnie uśmiechał się, mówiąc o swoim debiucie w Ekstraklasie. Też był to mecz z Widzewem, też przegrany 1-2. Jestem daleki od wyciągania jakichkolwiek analogii. Popatrzmy na strzały w pierwszej połowie. GKS 4 strzały, Widzew 8, tu spora przewaga Łodzian. 3 strzały w światło bramki piłkarzy Widzewa, 1 w światło bramki GKS-u, właśnie Kazimierz Węgrzyn. Prosimy następne statystyki. Faule w drużynie GKS-u. Tu przewaga GKS-u. Nieznaczna. 4 razy faulowali gracze gospodarzy. 3-krotnie Łodzianie, 3-krotnie Marek Cichko. To młody zawodnik, byliśmy bardzo ambitny. Pawłuszek 2 razy, Ledwoń i Wojciechowski po jednym. Akcje ofensywne. GKS 7. Widzew 4. No właśnie, ale czy nie jest to znamienne? GKS 6 cały czas, zobaczmy, atakuje środkiem boiska, gdzie ta obrona jest najbardziej zagęszczona. Być może zbyt rzadko decydują się na akcję jedną czy drugą flanką. I rzuty rożne, 3-krotnie Widzew, raz GKS. Przewaga Widzewa w rzutach rożnych, prowadzenie w meczu też 2-1. W spalonych, 3-krotnie piłkarze GKS łapani na spalonym, raz ta jedna sytuacja też kontrowersyjna, Marek Świerczewski uciekł, trafił nawet do bramki. Podsumowanie strzałów w tym spotkaniu. Przewaga Widzewa i właśnie faule żółtych i czerwonych kartek. Jak na razie jeszcze w tym spotkaniu na szczęście nie było. Popatrzmy jeszcze na powtórki bramek z pierwszej połowy. Wszystko rozpoczęło się w 5 minucie spotkania. Akcja Widzewa. Siadaczka, tam wrzucenie piłki ze środka do Wyciszkiewicza i Zbigniew Wyciszkiewicz pokonuje po raz pierwszy w tym spotkaniu bramkarza gospodarzy Mariusza Luncika. A to już 43 minuta. 43 minuta, dośrodkowanie Marka Świerczewskiego. Jeszcze przedłużył piłkę Strojek i tutaj niepilnowany Kazimierz Węgrzyn. Zaskoczony wydawał się być tym strzałem Andrzej Woźniak. I minutę później dośrodkowanie Szarpaka, Michalczuk, 2-1 dla Widzewa i taki wynik już utrzymał się do przerwy. Proszę państwa, oddajemy teraz głos na kilka minut do Warszawy, a później emocje związane z drugą połową spotkania GKS Widzew. Dzień dobry, witamy ponownie ze stadionu przy ulicy Bukowej w Katowicach, gdzie za nami pierwsza połowa meczu 12 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. GKS przegrywa z Widzewem 1-2, ale miejmy nadzieję, że druga połowa będzie nie mniej ciekawa od pierwszej. 3 bramki w tych pierwszych 45 minutach. Ładna, mądra, rozsądna gra Widzewa, ale i GKS z pewnością do końca nie zrezygnuje. Mówiliśmy o tym, że w drużynie GKS-u dziś nie występuje Janusz Jojko, zastępujący go Mariusz Luncik już w 5 minucie skapitulował po strzale Zbigniewa Wyciszkiewicza, później 43 wyrównująca bramka Kazimierza Węgrzyna i minutę później po szybkiej kontrze Andrzej Michalczuk z podania Szarpaka zdobywa drugą bramkę dla piłkarzy Widzewa. Obydwie drużyny już na płycie boiska, wychodzi również trójka sędziowska, przypomnijmy jako główny Ryszard Wójcik, a pomagają mu na liniach Mirosław Kamiński, Józef Włodarczyk, cała trójka z Opola. Przypomnienie składów, w jakich występują
dzisiaj obydwie drużyny. I tak widzę Fudź. W bramce Andrzej Woźniak, z dwójką Andrzej Michalczuk, z trójką kapitan zespołu Tomasz Łapiński, z czwórką Marcin Boguś, z piątką Marek Bajor, szóstka to Marek Citko, z numerem siódmym Zbigniew Wyciszkiewicz, z ósmym Piotr Szarpak, dziewięć Marek Koniarek, dziesięć Ryszard Czerwiec i z jedenastką Rafał Siadaczka. W drużynie nie było zmian. Podobnie bez zmian rozpoczyna drugą połowę GKS Katowice, a oto jego skład. Z jedynką Mariusz Luncik, dwójka Krzysztof Maciejewski, trzy Andrzej Nikodem, cztery Kazimierz Węgrzyn, z piątką Mirosław Widuch, sześć Grzegorz Pawłuszek, z siódemką Adam Kucz, osiem Adam Ledwoń, dziewięć Sławomir Wojciechowski, dziesięć Marek Świerczewski, kapitan drużyny GKS-u w dzisiejszym spotkaniu, i z jedenastką Zdzisław Strojek. Rozpoczyna się ta druga połowa od ataku GKS-u. Już akcja jednak powstrzymana, walczący jeszcze o piłkę Koniarek z Nikodemem, w końcu interwencja Węgrzyna. GKS nie ma nic do stracenia, musi atakować. Teraz zagranie Widucha w kierunku Pawłuszka, zbyt mało dokładne. Michalczuk, walczący Wojciechowski, chyba przypadkowo uderzył butem w głowę Michalczuka, podenerwowany gracz łódzkiego Widzewa. Zobaczmy jeszcze raz tą samą sytuację. Bark w bark walczyli, padli na murawę i tutaj zahaczony butem gracza GKS-u Andrzej Michalczuk. Marcin Boguś do Łapińskiego. Ponownie Boguś, z powodzeniem spisujący się dzisiaj w defensywie drużyny Widzewa. Piłka w kierunku Kucza. Dla Bogusia to też bardzo ważny mecz. Mówiliśmy już o tym. Pauzuje za kartki Daniel Bogusz. A ci dwaj piłkarze walczą o miano tego trzeciego obrońcy w Widzewie, ponieważ niepodważalne pozycje mają zarówno Łapiński, jak i Bajor. Obydwaj zresztą występują również w reprezentacji młodzieżowej naszego kraju. Tymczasem przejęcie piłki przez Kucza. To już Wojciechowski. Przytrzymywany był przez chwilę za rękę przez piłkarza Widzewa. Nie było gwizdka sędziego, prawo korzyści. To już jest Widuch. Ponownie Wojciechowski. Na środek tutaj Pawłuszek, uprzedzony przez obrońcę zespołu Widzewa. Świerczewski. Rozciągnięcie gry to już Nikodem. Bardzo dobre warunki fizyczne. Twardo grający obrońca, często również włączający się do akcji zaczepnych swojej drużyny. Niedokładnie Strojek, jeszcze ofiarnie Nikodem, ale zza linii bocznej piłkę do gry wprowadzać będą przyjezdni. Konkretnie Marcin Boguś. Mówiliśmy, jedyny wychowanek łódzkiego Widzewa na boisku. Jestem bardzo ciekawy, czy katowiczanie wreszcie zdecydują się na ataki flankami. Mają przecież szybkiego Kucza na lewej stronie. Po prawej operuje Zdzisław Strojek, który przecież też wie, co to znaczy być napastnikiem. Przez wiele lat występował na tej pozycji. Ataki środkiem, jak już widzieliśmy w pierwszej połowie, nie przynosił rezultatu, a teraz w akcji Widzew. Ale wyjaśnił Kazimierz Węgrzyn. Bajor zagrywał do Citki, gracza pozyskanego, jak mówiliśmy, również z Jagiellonii Białystok. Podobał nam się ten młody 21-letni zawodnik w pierwszej połowie. On dopiero wchodzi do zespołu. Jeszcze nie najlepiej może rozumie się z partnerami, ale już niebawem GKS Widzew, przepraszam, powinien mieć z niego sporo zadowolenia. Tymczasem akcja na pograniczu pola karnego i kolejne przewinienie właśnie Marka Citki. W statystyce przewinień za pierwszą połowę ten zawodnik był wyszczególniony jako ten najczęściej faulujący w drużynie Widzewa. Jedyny faulujący nawet. Tymczasem znów GKS nabiera szybkości. Węgrzyn nie zdołał na tej śliskiej murawie opanować piłki Strojek, ale znów Węgrzyn w kierunku Pawłuszka. Dobrze uprzedził napastnika GKS-u Łapiński. Za mocno Tomasz Łapiński. Natychmiast z autu Nikodem Pawłuszek. I tu interwencja wspomagającego kolegów Ryszarda Czerwca. Oto właśnie Ryszard Czerwiec.
4 bramki dotychczas w tym sezonie zdobył ten piłkarz dla swojej drużyny. Jeszcze katowiczanie, Wojciechowski, teraz Ledwoń. Zacięta walka między Wojciechowskim a Bajorem. Piłka trafia do Kucza. Przed nim Michalczuk, poradził sobie Kucz tylko przez moment. I wspólnymi siłami obrońcy Widzewa zdołali przerwać tę akcję i szansa na kontrę. Biegnie Siadaczka z przodu, jest Koniarek. Siadaczka dobrze do Koniarka. Sprytnie próbował Marek Koniarek, niezbyt silny, ale technicznie w róg uderzał najskuteczniejszy piłkarz naszej ekstraklasy w rundzie jesiennej. 11 bramek jak dotychczas w 10 rozegranych meczach zdobył, przypomnijmy, Marek Koniarek. Ale myślę, że takie właśnie spotkanie będziemy obserwować do końca. GKS Katowice zmuszony do ataku pozycyjnego, co wiadomo nie jest najsilniejszą stroną żadnego właściwie polskiego klubu. A Widzew, mając szybkich napastników, Siadaczkę, Koniarka, będzie starał się podwyższyć wynik właśnie szybkimi kontrami. I tylko kwestią czasu, myślę, jest pojawienie się na boisku Arkadiusza Bilskiego, bowiem jak na razie ani Pawłuszek, ani Kucz, ani Strojek nie są w stanie zagrozić bramce Andrzeja Woźniaka. Interwencja strzelecka, rzeczywiście tylko 3 bramki ma najskuteczniejszy strzelec GKS-u, a jest nim obrońca Kazimierz Węgrzyn. Widzieliśmy jego bramkę w pierwszej połowie. Bardzo dobrze spisuje się w dzisiejszym meczu. Aktywny, włączający się do akcji ofensywnych swojej drużyny. Tymczasem Adam Ledwoń. W ostatnim okresie spore problemy zdrowotne tego zawodnika. Świerczewski ponownie, Ledwoń. Do swojego kapitana. Świerczewski na wysokości pola karnego. Już 3 partnerów na polu karnym. Wybita piłka jeszcze do Ledwonia. Nie koniec akcji, próbuje sięgnąć piłki Adam Kucz. No ale w efekcie wybita przez obrońców Widzewa za linię końcową i tylko rzut rożny dla GKS-u. Ale tym razem pogubiła się łódzka obrona. Widzieliśmy, Marek Świerczewski na prawej stronie miał bardzo wiele miejsca, nie było przy nim żadnego z obrońców. Z rogu GKS i Adam Kucz. W polu karnym są wysocy Węgrzyn. Pawłuszek, właśnie Grzegorz Pawłuszek. I ponad bramką. Grzegorz Pawłuszek po odejściu z Lechii Gdańsk występował w bydgoskim Zawiszy. No i przed rundą wiosenną wespół właśnie z Wojciechowskim kupieni zostali przez klub z Katowic. A jeśli już o transferach mowa, to ciekawych transferów dokonał przed sezonem właśnie łódzki Widzew. Przybyli Citko, Miążkiewicz, Siadaczka i Marek Koniarek. Z klubu odeszło więcej piłkarzy. Odszedł Mielcarski, Jóźwiak, Kowalczyk i Małocha do Petrochemii Płock. Odszedł Gula. Ostatnio odszedł także Jaskot. I wiele mówi się o tym, że odejdzie Pikuta do portugalskiego Beniaminka FC Laca. No ale akurat w przypadku Widzewa, jak widać, jakość zastąpiła ilość. Tak to przynajmniej wygląda w tym sezonie. Znów daleka piłka do Pawłuszka. Spokojnie Widzew. Siadaczka. Siadaczka mocno naciskany przez GKS-iaków. I stracili piłkę piłkarze Widzewa. Nie wychodzą te ataki pozycyjne piłkarzom GKS-u. Węgrzyn. Pał. Muszą piłkarze z Katowic zwiększyć jeszcze tempo swoich akcji. Tylko w tym przypadku mogą rozerwać obronę Widzewa, która jednak w pierwszej połowie popełniła kilka błędów. Pamiętamy moment zdobycia bramki, pamiętamy sytuację z ostatnich sekund, błąd Łapińskiego i sytuację dogodną, w której znajdował się Adam Kucz, a więc niewiele brakowało. Są podstawy do tego, by wierzyć, mamy na myśli drużynę GKS-u,
że uda się jeszcze zdobyć przynajmniej jedną bramkę w tym spotkaniu. Świerczewski. Widuch. Przed polem karnym. Wojciechowski. Jeden zwód. Na drugim się skończyło. Teraz szansa dla Widzewa. Czerwiec mknie w kierunku bramki gospodarzy. Jest już siadaczka. Są także Koniarek i Szarpak. Siadaczka. Ofiarnie obrońca GKS-u, ale jeszcze przejmują piłkę gracze gości. Piotr Szarpak. Bajor jednak do tyłu, do Łapińskiego, ten przerzuca do Bogusia. Teraz Michalczuk starał się odegrać partnerowi, ale ten nie zrozumiał jego intencji, nie wystartował w kierunku piłki. No i w związku z tym od własnej bramki 24-letni, przypominamy, debiutujący dzisiaj w Ekstraklasie Mariusz Luncik. 10 minut drugiej połowy za nami. Przypomnijmy, na Bukowej GKS Katowice trzeci w tabeli przegrywa z liderem przed tą kolejką Widzewem Łódź 1-2. I znów Świerczewski. Nikodem. Natychmiast atakowani piłkarze GKS-u. Teraz indywidualnie przedziera się Kazimierz Węgrzyn. Jeszcze około 40 metrów do bramki. Węgrzyn do Pawłuszka. Pawłuszek, wysokość pola karnego. Przeszkadzał mu Szarpak, ale nie na tyle skutecznie, by nie zdołał dośrodkować Pawłuszek, ale tam dobrze ustawiony na własnym polu bramkowym Andrzej Woźniak. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Zwód Pawłuszka. Piłka posłana na czwarty metr przed bramkę Widzewa. Czujnie jednak Andrzej Woźniak. Nie jest łatwo w tym sezonie pokonać Andrzeja Woźniaka. W żadnym z dotychczasowych spotkań w pierwszej ligi piłkarze drużyn, z którymi grał Widzew, nie strzeli mu więcej niż jedną bramkę. Właściwie taką jedyną wpadkę miał przed 3 dniami w meczu ze Słowacją, ale nie winmy go za to. Tam również flankowała obrona. Puścił 4 bramki, jak obliczono, obronił innych 21 strzałów kierowanych w światło naszej bramki. No ale obiecaliśmy nie zamartwiać się już tym spotkaniem. Tymczasem zmiana w drużynie Widzewa. Do gry desygnowany z numerem 14 Dariusz Podolski, który zmienia młodego Marka Citkę, piłkarza, który z pewnością zaprezentował się z bardzo korzystnej strony dziś na stadionie przy Bukowej w Katowicach. Dariusz Podolski to piłkarz, który został zakupiony do Widzewa z ŁKS-u, innej łódzkiej drużyny, razem właśnie z Andrzejem Woźniakiem. Ma 29 lat. Potrafi również bardzo mocno uderzyć z dystansu. Może oto właśnie Podolski da próbkę swoich możliwości. Niewiele brakowało. No rzeczywiście, jakby cię usłyszał Dariusz Podolski, podciągnął kilkanaście metrów. Bardzo ładne uderzenie. W zeszłym sezonie zdobył dla Widzewa aż 7 bramek. Miał pewne miejsce w podstawowej jedenastce. Teraz niestety wypadł z pierwszego składu. No i wciąż musi 29-letni kamel, jak nazywają go koledzy, z racji tego, że nieco garbi biegając po boisku, walczyć o miejsce w drużynie. Tymczasem GKS. Świerczewski. Starają się dużo biegać jego partnerzy. Rozegranie piłki między Strojkiem a Widuchem niedokładnie. Jest Wyciszkiewicz. Za wolno moim zdaniem atakują piłkarza GKS-u. Ostatni dotknął futbolówki gracz zespołu gospodarzy. Ale jak widzimy, dobre samopoczucie opuszcza Zbigniewa Wyciszkiewicza. Mówiliśmy, on ma się z czego cieszyć. Premierowa bramka w tym spotkaniu w jego wykonaniu. Był to zarazem 10 gol tego piłkarza w Ekstraklasie. Piłkarza, który wciąż marzy, jak wspominaliśmy także, o powołaniu do naszej narodowej reprezentacji. A to Wojciechowski, również gracz młodego pokolenia. I z autu Widzew Marcin Boguś do Podolskiego. Tu z ogromną pasją walczyli o piłkę 4 zawodnicy. Chyba
Adam Ledwoń przekroczył przepisy. Poderwał się z ławki rezerwowych Franciszek Smuda. Ma jakieś tam uwagi i do arbitra, i do Ledwonia. Ledwoń jest piłkarzem bardzo impulsywnym, już kilkakrotnie w meczach pucharowych otrzymywał żółte i czerwone kartki za dosyć nerwowe częstokroć zachowania, ale tym razem tylko na reprymendzie słownej od sędziego się skończyło. Tymczasem Maciejewski i niedokładnie. Maciejewski też leczył kontuzję już w trakcie rundy jesiennej. Też nie grał na 100% swoich możliwości. Wciąż szuka swojej wysokiej formy, takiej jak choćby w roku ubiegłym w rozgrywkach Pucharu UEFA. Tymczasem Wyciszkiewicz w kierunku Koniarka. Jest Wojciechowski, Maciejewski, Widuch, włączył się Podolski. Spod własnego pola karnego do przodu przesuwa się Łapiński. Teraz piłka do Bogusia, który miał nieco swobody, ale już przy nim katowiczanie. Świerczewski wespół z Pawłuszkiem, jednak faul kapitana zespołu GKS-u i nieopodal linii środkowej. Wykonany już rzut wolny Piotr Szarpak. Asekurujący go Ryszard Czerwiec, nie zdołali poradzić sobie łodzianie Zdzisław Strojek, tylko przez moment. Znów Szarpak, sporo walki, ale i zarazem wiele niedokładności z jednej i z drugiej strony. Jest Szarpak do Podolskiego. No z ogromną tak pasją walczą o piłkę zawodnicy obu drużyn, czy Łapiński, czy Pawłuszek, jednak kapitan Widzewa szybszy. Ale już po raz kolejny obserwowaliśmy zupełnie niepotrzebne i ryzykowne zabawy piłkarzy Widzewa na własnej połowie. Mogło to się skończyć groźnie. Piłka opuściła boisko dla GKS-u. Proszę Państwa, dzisiaj na ławce rezerwowych drużyny katowickiej zasiadł Dariusz Marzec. Do tej pory etatowy piłkarz katowiczan, kupiony przed sezonem z krakowskiej Wisły. Miał spełniać rolę rozgrywającego w zespole z Bukowej. Ale chyba ostatnio GKS nie ma szczęścia do tych piłkarzy pozyskanych z Krakowa. Myślę tutaj o Andrzeju Sermaku, kupionym w zeszłym sezonie z Hutnika Kraków, który zresztą już do tego Hutnika powrócił. Niezadowoleni z niego byli zarówno trenerzy, jak i działacze GKS-u. I w akcji Strojek. Ale powtarzam jeszcze raz, za wolne są prowadzone te akcje. Może teraz, nie, spokojnie Łapiński. Jeszcze GKS. I na spalonym. Grzegorz Pawłuszek. I cały czas słychać kilkusetosobową grupę kibiców Widzewa, która zagrzewa swój zespół do walki. Jak na razie mają powody do satysfakcji na trudnym stadionie w Katowicach. Widzew prowadzi 2-1 i nie rezygnuje ze zdobywania kolejnych bramek. Jest Ryszard Czerwiec, tam teraz biega Marek Koniarek, ale znów tuż za plecami obrońców. I chociaż po drodze sforsował jeszcze przed chwilą ręce Mariusza Luncika, to jednak grę rozpoczną od rzutu wolnego podopieczni Oresta Lęczyka. Kibice GKS-u ze spokojem oglądają to spotkanie. Znowu teraz sprytnie przejęta piłka na połowie GKS-u. Faul Zdzisława Strojka, który w ten oto sposób podcinał siadaczkę. Wyciszkiewicz, Boguś. To już Piotr Szarpak. Przed nim Nikodem, znów brak zrozumienia i Zdzisław Strojek w kierunku Pawłuszka. Nikodem, dobrze Podolski, przez moment tylko piłka w posiadaniu graczy Widzewa, znów Marek Świerczewski. Jednak tak jak mówimy, cały czas brakuje dynamiki, impetu tym poczynaniom ofensywnym katowiczan. Teraz dla odmiany za szybko w biegu w
pole karne. Pawuszek. Spodziewaliśmy się tutaj frontalnego ataku piłkarzy GKS-u w drugiej połowie. I szczerze mówiąc, tego nie widać. Gra GKS-u specjalnie nie różni się od tego, co obserwowaliśmy w pierwszej połowie. Być może niebawem wprowadzi opiekun tego zespołu do gry kogoś z napastników, którzy pozostają jeszcze na ławce. Jest tam przecież Arkadiusz Bilski, jest Tomasz Malcharek, wychowanek tego klubu, młody, uzdolniony zawodnik. Arkadiusz Bilski, pozyskany ze Stali Stalowa Wola, dobrze wprowadził się do tego zespołu, nieźle rozpoczął rundę jesienną, później nieco słabsza dyspozycja i w efekcie też musi walczyć cały czas o miejsce w podstawowym składzie. Wydawało się, że w momencie, kiedy kontuzjowany jest Bartosz Karwan, Bilski wybiegnie w pierwszej jedenastce. Orest Lęczyk jednak chyba troszeczkę zdenerwowany indolencją strzelecką tego napastnika postanowił pozostawić go na ławce rezerwowej. A na naszych ekranach właśnie Grzegorz Pawłuszek. 189 cm wzrostu, świetne warunki fizyczne, ale jeszcze trochę zbyt mało doświadczenia. Tak to zresztą już chyba jest z wysokimi piłkarzami, że mają czasem problemy z techniką i myślę, że Pawłuszek też takie problemy jeszcze ma, ale pozwolmy temu zawodnikowi jeszcze się rozwijać. Od niedawna gra w pierwszej lidze. Zespół GKS-u też jest w przebudowie. Trener Orest Lęczyk ma określoną koncepcję składu tej drużyny. Wiemy, że GKS od kilkunastu lat walczy jak na razie nieskutecznie o Mistrzostwo Polski. I teraz przejęta piłka, Marek Kojarek przed szansą, chyba jednak zbyt mało precyzyjnie przyjmował to podanie. Odskoczyła mu piłka na kilka metrów i już było po szansie. Nie było spalonego, gdyż tutaj niewidoczny na naszych ekranach teraz pozostał Mirosław Widuch. Chyba nie spodziewał się Marek Koniarek tego zagrania. Tam była walka o piłkę między graczem GKS-u i Wyciszkiewiczem, który zdołał przepchnąć piłkę jeszcze w kierunku Koniarka. A ja widzę, że do wejścia na boisku szykuje się zapowiadany przeze mnie Arkadiusz Bilski. Ale uwaga, bo w akcji Pawłuszek. W polu karnym jest Adam Kucz. I jeszcze Krzysztof Maciejewski ponad bramką. Maciejewski potrafi potężnie uderzyć. Dał tego próbkę, ale niestety nie najlepszej jakości. Krzywi się Andrzej Woźniak. Znów troszeczkę zaspała obrona Widzewa, dopuszczając Maciejewskiego do tego strzału. Jeszcze raz ta sytuacja. Nie trafił czysto w piłkę. A więc właśnie Maciejewski, niefortunny strzelec, przed chwili opuści plac gry. Mówiliśmy o tym, że nie jest jeszcze w najwyższej dyspozycji. I w jego miejsce desygnuje do boju trener zespołu gospodarzy Arkadiusza Bilskiego, gracza 21-letniego. Jak wspominaliśmy, pozyskanego przed tym sezonem ze Stali Stalowa Wola. Tak więc w ataku Pawłuszek, na pewno Arkadiusz Bilski, wspomagać ich będą Strojek, Kucz, no i myślę już w tej chwili cała drużyna GKS-u nie mają nic do stracenia. Przypomnijmy, 9 punktów straty w tabeli do łódzkiego Widzewa, przegrywają w dalszym ciągu w bezpośrednim pojedynku z Widzewem 2-1. A do zakończenia spotkania pozostało już niewiele ponad 20 minut. Tylko tyle czasu mają katowiczanie na zdobycie przynajmniej jednej bramki, na zachowanie w kolejnym 10 meczu miana drużyny niepokonanej. Teraz jednak znów na spalonym Marek Koniarek. No ale było to na wprost naszych stanowisk komentatorskich i widziałem w momencie podania, wydaje mi się, że Marek Koniarek nie przekroczył linii środkowej boiska, co oznacza, że spalonego być nie mogło. Akcja już jednak pod polem karnym Widzewa. Tu dla odmiany uciekła piłka Strojkowi za linię boczną. Zdzisław Strojek
zeszłym roku najskuteczniejszy piłkarz GKS-u. 8 bramek zdobył dla swojej drużyny. Grał w Wiglopolu Dębica wcześniej, później w krakowskiej Wiśle, znów w Wiglopolu. No i wreszcie w GKS-ie Katowice. A to Piotr Szarpak, pomocnik drużyny łódzkiej. Wciąż nie mogą znaleźć recepty na sforsowanie defensywy Widzewa w drugiej połowie. Gracze GKS-u ciągle utrzymuje się wynik z pierwszej części gry. Po bramkach Wyciszkiewicza i Michalczuka dla Widzewa i Węgrzyna dla GKS-u 2-1 prowadzą piłkarze z Łodzi. Teraz kolejna szansa dla Widzewa. Wyczekał Koniarek, Michalczuk, przed nim Świerczewski. Zacięta walka, Michalczuk zdołał tam jeszcze przepchnąć piłkę. Ale wcześniej gwizdek sędziego i rzut wolny dla Widzewa. Oto jeszcze raz ta sama sytuacja. Myślę, że zupełnie niepotrzebny faul Andrzeja Michalczuka. Będąc tutaj na prawej stronie, było tylko dwóch Łodzian, był tylko Marek Koniarek. I już piłka zagrana na pole karnej, proszę Państwa, 3-1. Stało się zdobywcą bramki Zbigniew Wyciszkiewicz. Wspaniały mecz tego piłkarza, drugi gol w tym meczu. No i to w 72 minucie gry chyba raczej już sprawę rozstrzyga, chociaż w pierwszej połowie pokusiłem się już o opinię, że chyba GKS nie zdoła strzelić bramki. Teraz jest jednak dwie bramki przewagi Widzewa. Zobaczymy, bardzo ciężko będzie graczom GKS-u odrobić już tę stratę i po zagraniu Ryszarda Czerwca na pole karne Zbigniew Wyciszkiewicz w 72 minucie zdobywcą trzeciej bramki dla Widzewa w tym spotkaniu. Debiutujący w pierwszej lidze w barwach GKS-u Mariusz Luncik dotknął nawet tej piłki, ale nie zdołał jej opanować. Ta tuż przy słupku wpadła do siatki GKS-u. Bolesny debiut tego 24-letniego bramkarza w pierwszej lidze. No niestety Widzew stawia rywalom w meczach ligowych określone wymagania, bardzo wysokie. W tym przypadku, no i rzeczywiście odczuł to na własnej skórze debiutant zastępujący Janusza Jojkę. Teraz jednak dogodna sytuacja dla Katowic. Około 18 metrów do bramki Andrzeja Woźniaka. Rzut wolny. Zobaczymy, który z piłkarzy GKS-u zdecyduje się na strzał. Potężnie uderzyć potrafią i Wojciechowski, i Ledwoń. W murze kilku graczy Katowic, którzy będą starali się tam zrobić lukę. Ledwoń i Wojciechowski wciąż w okolicach piłki narażają się jeszcze. Zobaczymy, który z nich będzie uderzał na bramkę Widzewa. Jeszcze chwila. Wojciechowski, Ledwoń, świetnie Woźniak. No pięknie strzelił Ledwoń, piłka przebiła tam się przez mur, ale dobrze ustawiony był Andrzej Woźniak i na tym jest szansa dla piłkarzy Widzewa. Aż trzechnie w tej chwili na bramkę jest Marek Koniarek, czy zdobędzie w tym meczu dzisiaj swoją bramkę? Marek Koniarek, tak jest! Proszę Państwa, 74 minuta gry, 12 gol Marka Koniarka w 11 spotkaniu ligowym tej jesieni. No ponad jedna bramka przeciętnie na mecz, rzeczywiście skuteczność imponująca. Strzelali gole dzisiaj jego koledzy, strzelić musiał i Marek Koniarek. A tutaj widzimy na ekranach Franciszka Smudę. On się bardzo cieszy. Przed meczem mówił mi, że remis nie będzie tutaj wynikiem złym. Gdy powiedziałem mu, że Legia wygrała w Tarnobrzegu aż 7-2 i ciężko będzie utrzymać fotel lidera, mówił mi, to nie szkodzi. Remis tutaj w Katowicach liczy się dla nas podwójnie. Okazuje się jednak, że Widzew prawdopodobnie pozostanie tym liderem. Musiał wygrać dzisiaj minimum dwoma bramkami, by ten fotel lidera utrzymać. Prowadzi już 4-1. Bramki Wyciszkiewicza, Michalczuka. I przed chwilą Marka Koniarka, który, kiedy rozmawialiśmy z nim przed meczem, wspominał o tym, że czuje się tutaj na tym stadionie bardzo dobrze mu się gra. No i potwierdził to również w tym dzisiejszym spotkaniu. Kilka razy mu się nie udawało, próbował w pierwszej połowie, również szarpał w drugiej. Dwa razy na pozycji spalonej, aż wreszcie po szybkim wyjściu spod własnej bramki kilku graczy Widzewa. Marek Koniarek zdecydował się na silne uderzenie z około 13 metrów. Piłka nieuchronnie, mocno uderzona, wpadła do bramki
bronionej dzisiaj przez Mariusza Luncika. Przypomnijmy, Legia Warszawa wygrała dzisiaj w Tarnobrzegu z Siarką aż 7-2, ale myślę, że odpowiedź łódzkiego widzewa nie jest gorsza. Wygrać tutaj w Katowicach z zespołem, jakby nie było aspirującym do mistrzowskiego tytułu GKS-em Katowice, to sztuka. I strzelić mu tego boiska aż 4 bramki to rzeczywiście rzecz niesłychanie rzadka. Ostatnio ta sztuka udała się w zeszłym roku w znakomitej niemieckiej drużynie Bayerowi Leverkusen w spotkaniu 1/8 Pucharu UEFA. Tymczasem znów rusza Widzew. Nie zamierzają gracze łódzcy poprzestać na tym i tak już imponującym czterobramkowym dorobku. I mamy zmianę w drużynie Widzewa. Paweł Miążkiewicz wejdzie na plac gry. Schodzi Rafał Siadaczka. Paweł Miążkiewicz był dzisiaj typowany raczej do miejsca w podstawowym składzie. Obydwaj ci piłkarze grali jeszcze w zeszłym sezonie ze sobą w Petrochemii Płock. Ale wracając do mojej myśli, Miążkiewicz miał wystąpić w składzie, tak przynajmniej sądzili dziennikarze. Trener Smuda uznał, że mając przeciwko sobie, Miążkiewicz nie jest piłkarzem zbyt dobrze zbudowanym fizycznie, mając przed sobą rosłych pomocników, no może poza Adamem Kuczem, rosłych pomocników GKS-u, postanowił dać dzisiaj szansę Szarpakowi. Ale Miążkiewicz ostatecznie i tak pojawił się na boisku. Odnotujmy 77 minuta. Paweł Miążkiewicz w miejsce Rafała Siadaczki w zespole łódzkiego Widzewa. A przy piłce Kazimierz Węgrzyk. Walczył tam Bilski i spokojnie Andrzej Woźniak. W starciu tym ucierpiał. To jest chyba właśnie Arkadiusz Bilski. Nie, to Kazimierz Węgrzyk chyba raczej. Leży na murawie, który dzisiaj często zapędzał się pod bramkę rywali. Już są na boisku nosze. Udzielana będzie pomoc. Miejmy nadzieję, że ten dobry piłkarz będzie mógł kontynuować grę w tym meczu. A propos dzisiejszego spotkania, no to te punkty, które już najprawdopodobniej przypadną jednak Widzewowi, są niezwykle cenne. Wiadomo, wygrać tu w Katowicach jest bardzo ciężko. Drużyna Widzewa utrzyma się na prowadzeniu w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Będzie miała jeszcze niejako w zapasie to przełożone spotkanie ze Stomilem Olczym. No i proszę Państwa, walka o tytuł mistrza jesieni między Legią a właśnie graczami Widzewa do końca tej rundy będzie na pewno frapująca. No a przed nami gdzieś nam do końca sezonu. A przed nami jeszcze mecz pod koniec rundy Widzew Łódź Legia Warszawa. Myślę, tak, no wiadomo, Łodzianie mają już puchary z głowy. Legia będzie jeszcze absorbowana przynajmniej w rundzie jesiennej czterokrotnie. No i zobaczymy, czy drużynie Widzewa uda się przed wiosną zdobyć ewentualnie zaliczkę, taką, która potrafi zapewnić skuteczny finisz, realizację planów, o których mówiliśmy, ogromne ambicje tego klubu, by wreszcie po kilkunastu latach przerwy znów sięgnąć po mistrzostwo Polski. Tymczasem wracamy na to, co na boisko w Katowicach. 1-4 przegrywa GKS, ale nie rezygnuje ze zdobycia kolejnych bramek. Podobnie zresztą jak Łodzianie, natychmiastowe wyjście w tej chwili Andrzeja Michalczuka. Bardzo dobrze, ofiarnie grający, nie tylko zresztą w tym spotkaniu piłkarz, już przed nim jednak Adam Ledwoń odebrał piłkę graczowi rodem z Ukrainy. Kucz i spokojnie GKS. Andrzej Michalczuk sam o sobie mówi, że przebył drogę Zbigniewa Bońka z Bydgoszcz do Łodzi. Michalczuk występował w Chemiku Bydgoszcz i właśnie z tego klubu przyszedł do łódzkiego Widzewa. Chciałby na pewno zrobić taką karierę, jaka przypadła w udziale Bońkowi. Czuje się w naszym kraju znakomicie, równie dobrze w łódzkim klubie. Tymczasem GKS. Ledwoń do Strojka, który teraz dosyć głęboko
cofnięty Nikodem, mocno na pole karne, zbyt mało precyzyjnie. Jeszcze teraz z pierwszej piłki starał się zaskakiwać Woźniaka Wojciechowski, ale znowu szansa Mioszkiewicz. On ma dużo sił, wszedł kilka minut temu na boisko. Jest w środku Koniarek. Mioszkiewicz co zrobi? Mioszkiewicz jeszcze drybluje, powstrzymany, odepchnięty od pola karnego. Mioszkiewicz do Podolskiego. Podolski, ale zbyt słabe, niedokładne zagranie do partnera, do Ryszarda Czerwca i piłka łupem Katowiczan. Tutaj biegnie Zdzisław Strojek. Obok niego dobrze grający w tym dzisiejszym meczu Marcin Boguś. Strojek czeka, aż podbiegną partnerzy. Nie ma za bardzo komu zagrać. Teraz do Bilskiego i Łapiński, szybszy od gracza GKS. Tylko rzut z autu dla podopiecznych Oresta Lenczyka. Minuty płyną, jeszcze około 9, może 10 do zakończenia tego spotkania. Jak mówiliśmy, chyba kwestia punktów w tym meczu już jest rozstrzygnięta. 4-1 prowadzi Widzew i trudno sobie wyobrazić, aby GKS w tych ostatnich kilku minutach to jeszcze odrobić tę stratę. Andrzej Woźniak, dyrygujący partnerami z defensywy. Znów wybita piłka, ale tym razem za linii bocznej grę wznowią podopieczni Franciszka Smuty. A niefortunnie do partnera próbował podawać Grzegorz Pabuszek. 4-1. Porażka z Widzewem, to myślę już przekreśla szansę Katowiczan na mistrzowski tytuł. Po raz kolejny niespełnione nadzieje, chociaż przed nami jeszcze przecież bardzo wiele spotkań, ale strata 12 punktów po tym meczu do łódzkiego Widzewa, to wydaje się być już za dużo. Oczywiście wiele meczów przed nami, z tym, że no raczej można się spodziewać przy takiej grze Widzewa jeszcze powiększenia przewagi nad rywalami. Kolejna sytuacja, znów jest Paniarek w środku, to dopadnie pierwszy piłki. Tutaj interwencja ofiarna Kazimierza Węgrzyna. No, niewiele brakowało, Marek Koniarek zdobyłby 5. gola dla Widzewa w tym meczu, a drugą swoją bramkę, uprzedzony minimalnie przez ofiarnie tam rzucającego się na polu karnym Węgrzyna, ale znów przejęta piłka przez Łodzian. Jest Mioszkiewicz, czy sam będzie teraz strzelał? Dobrze tym razem Luncik. No, chociaż nieco satysfakcji wreszcie ma ten bramkarz, który aż czterokrotnie musiał w trakcie dzisiejszego meczu wyciągać piłkę z siatki. To spotkanie, przepraszam znowu za porównanie, ale zaczyna mi przypominać coraz bardziej mecz Słowacja-Polska ze środy. Mieliśmy już o tym wprawdzie nie mówić, ale piłkarze GKS-u, obrońcy GKS-u jakby już przestali wierzyć w cokolwiek, dopuszczają Łodzian do wielu sytuacji strzeleckich. Znowu Nikodem szukał partnerów w linii ataku. Teraz Adam Kucz niewidoczny od wielu minut. Do Zdzisława Strojka. Zdzisław Strojek też potrafi silnie strzelić. Ach, niewiele brakowało. No i napominający swego partnera z zespołu Piotra Szarpaka przed chwilą Andrzej Woźniak. A to z numerem 11 w zespole Katowic Zdzisław Strojek. On również rozgrywał wielkie mecze w drużynie z Bukowej. Pamiętamy zeszłoroczny dwumecz z Bordeaux francuskim. Zwycięstwo 1-0 właśnie po bramce tego piłkarza. Później w meczu wyjazdowym po faulu na Strojku podyktowany został rzut karny dla Katowic. No i to zdecydowało o tym, że właśnie zespół GKS-u awansował dalej. Ostatnie 5 minut meczu 12 kolejki GKS Widzew 1-4. Jakieś incydenty na widowni, przerwana na moment gra, interwencja sił porządkowych. No niestety polscy kibice na stadionach piłkarskich nie spisują się ostatnio najlepiej. Widzieliśmy awantury z udziałem naszych kibiców nawet w spotkaniu wyjazdowym reprezentacji w Bratysławie. Rozumiem rozgoryczenie w niektórych sytuacjach, no ale nie może to wpływać na grę. Piłka już ekspediowana przez Woźniaka. Tutaj jest ledwo nie atakowany przez Dociszkiewicza. Ma troszeczkę swobody, chociaż znów doskoczył pomocnik łódzkiego Widzewa. Dokracza środka pola GKS-u Pawłuszek i wracający Szarpak. Łapiński, znowu Szarpak, Wyciszkiewicz, Marek Świerczewski. Może teraz uda się GKS-owi? Nie.
wybita piłka przez Piotra Szarpaka i tylko aut. Do końca spotkania jeszcze 5 minut i wygląda na to, że piłkarze i jednej, i drugiej drużyny czekają już na końcowy gwizdek. Chociaż gdy mają okazję, tak jak teraz, Łodzianie kontratakują, ale na spalonym Marek Koniarek. Tym razem nie było najmniejszych wątpliwości. Koniarek 1,5 metra za obrońcami DKS-u. Lewik. Świerczewski. Stracili piłkę. Jest Miążkiewicz. Ma po drugiej stronie Koniarka, ale nieczysto trafił w piłkę. I Węgrzy nasekurujący tutaj Luncika. Spokojnie. Debiutujący, powtórzmy jeszcze raz, jakże niefortunnie w Ekstraklasie, Mariusz Luncik. No właśnie, można tylko współczuć temu młodemu bramkarzowi z tak trudnym rywalem, już nie najlepszej, jednak trzeba to również powiedzieć, postawie kolegów z defensywy. No, ma w bagażu, jak się to mówi, aż 4 bramki. Teraz natomiast widzę fałotę na 5, jest Piotr Szarpak, jest 3 innych graczy, widzę na polu karnym, Szarpak. Dobrze do Koniarka. Koniarek tam próbował przetać piłkę. Podolski jeszcze. Ale zwróćmy uwagę. Marek Koniarek na 12 metrze. Zupełnie niepilnowany. Miał naprawdę sporo miejsca, by samemu strzelić, bądź tak jak uczynił, podać partnerowi. Rzut rożny dla Widzewa. Tam jednak jakiegoś urazu doznał w momencie oddawania strzału Dariusz Podolski. Już jednak podniósł się z murawy. Podbiegają kolejni gracze Widzewa. Tymczasem piłkę ma zaraz wniku Ryszard Czerwiec. Przed nim Paweł Miążkiewicz. Planowali rozegranie krótko tego całego fragmentu gry. Jednak rzucenie. Jeszcze podbita piłka. Znów dobrze Kazimierz Węgrzyn. I jedna z ostatnich szans dla gospodarzy w tym spotkaniu. Tutaj twardo jednak zastopował akcję katowiczan Podolski. Jest Ryszard Czerwiec. Znów do Podolskiego. Sygnalizuje dobrą pozycję Marek Koniarek. Tymczasem Bajor. Mocny strzał Bajora i znów brawa dla Mariusza Luncika. Trochę wreszcie rozegrał się ten bramkarz. Nieco pewniej zaczął się czuć między słupkami. Myślę, że z każdą kolejną minutą broni coraz lepiej. Gdyby to był mecz nieco innej stawki, ze słabszym zespołem, no z pewnością miałby szansę od początku na spokojnie czuć się w rytm gry, a tak to już w 5 minucie puszczona bramka z pewnością bardzo to zdeprymowała. Tymczasem Strojek po przeciwnej stronie boiska, ale tu za mało precyzji. Oto właśnie powtórka tego strzału Bajora. Piękny strzał, ale i ładnie Mariusz Luncik. A do jego vis-a-vis Andrzej Woźniak już się nie spieszy specjalnie. Ostatnie 2 minuty tego spotkania. Jeszcze wcześniej będzie jedna zmiana. Do gry gotowy jest Rafał Kubiak, wychowanek łódzkiego Widzewa. 18 lat. A boisko opuścił Ryszard Czerwiec. Ostatnie minuty tego meczu. Wyciszkiewicz. Bajor. Spokojnie grają już Łodzianie. Miążkiewicz. Tutaj właśnie jest młody Kubiak, ale doświadczony Kazimierz Węgrzyn odebrał mu piłkę. Jedna z ostatnich już chyba szans GKS-u na uratowanie twarzy. Jest ta 5 minuta gry, jeszcze jest Wojciechowski. Już nawet specjalnej aktywności nie wykazują jego partnerzy. Miał problemy z podaniem piłki. I wielka radość w sektorze zajmowanym przez kibiców łódzkich.
fetują kibice Widzewa. Kolejne efektowne, zasłużone zwycięstwo swojej drużyny. Widzew zgodnie z zapowiedziami na jak najlepszej drodze do Mistrzostwa Polski, a jego jedynym rywalem będzie, to można chyba już dzisiaj powiedzieć jednoznacznie, warszawska Legia, która w tej chwili walczy w Lidze Mistrzów, ale ma kadrowo równie silny, jeśli nie silniejszy skład od drużyny łódzkiej i tylko ona może pokrzyżować szyki piłkarzom z Łodzi. Ostatnie sekundy gry, jeszcze Boguś, Szarpak, właściwie cały zespół Widzewa można dzisiaj chwalić za dobrą organizację gry. Chyba jedyny błąd, który tak naprawdę popełnili, jedyny wyraźny błąd, to sytuacja z ostatniej minuty pierwszej połowy. Tak, zdarzały się chwile dekoncentracji, no ale ogólnie rzecz biorąc rzeczywiście mogli zaimponować dzisiaj spokojem, rozwagą, dobrym. Chyba nie tego spodziewaliśmy się po pierwszej połowie, gdy GKS przegrywał 2-1. Rozmawialiśmy, że stroną dominującą w drugiej połowie będzie GKS. Może tak nawet rzeczywiście było, przynajmniej optyczną przewagę miał zespół z Katowic, ale kontry dały Łodzianom jeszcze dwie bramki i Widzew wygrywa ostatecznie w Katowicach z GKS-em 4-1. Uzasadniona radość, gratulują, dziękują sobie piłkarze łódzkiego Widzewa, spuszczone głowy katowiczan. Po ciekawym spotkaniu GKS przegrywa z Widzewem 1-4. Myślę, że byliśmy świadkami ciekawej konfrontacji dwóch czołowych drużyn naszej piłkarskiej ekstraklasy. Nieco osłodziło nam to smutne dosyć ostatnio dni związane z naszą futbolową rzeczywistością. Wyeliminowane drużyny Zagłębia Lubin, Widzewa i Katowic z europejskich pucharów. A teraz kibice Widzewa będą mieli okazję podziękować swoim piłkarzom, bowiem cała drużyna Widzewa zmierza w tej chwili w okolice sektora zajmowanego przez ich wiernych fanów. A na naszych ekranach zobaczmy jeszcze raz przy Andrzeju Woźniaku Marek Koniarek. Na pewno bohater, bo tak można powiedzieć o piłkarzu, który w 11 ligowych kolejkach strzela aż 12 bramek. Kolejna trudna przeszkoda na ligowej drodze sezonu 95-96 została przez Widzew wzięta. Przypomnijmy, za tydzień GKS Katowice przeegzaminuje warszawską Legię, przyjedzie na Łazienkowską. Będzie to kilka dni po meczu bardzo trudnym w Lidze Mistrzów z angielskim Blackburn. Zobaczymy, jak poradzą sobie piłkarze Legii, ale to za tydzień. Teraz oddajemy jeszcze głos na chwilę Aldonie. Pan Orest Lęczyk, trener GKS-u Katowice, przed meczem liczył pan na zwycięstwo, jednak okazało się, że przegraliście i to dosyć wysoko. Piłka nożna jest grą błędu. Uważam, że popełniliśmy ich więcej jak Widzew. Szybko stracona bramka po błędzie naszego zawodnika ustawiła absolutnie grę. Później wydawało się, że jednak mamy szansę. Natomiast niewykorzystana sytuacja, jedna, druga. Nie wiem, czy dobre sędziowanie pana Wójcika. Jednak po pierwszej połowie wierzyłem, że my tego meczu nie przegramy. Niestety w drugiej połowie kolejny błąd jednak spowodował, że gra się zdecydowanie na stronę Widzewa ułożyła bardzo dobrze i grała drużyna z kontrataku i bramki były kwestią czasu. Uważam, że jednak nie zasłużyliśmy na tak wysoką porażkę, chociaż nie ukrywam, że w tych momentach najbardziej decydujących wielu piłkarzy z Widzewa było sobą. Nie chcę nikogo wyróżniać czy ganić za wynik. Uważam, że wszyscy zagrali raczej przeciętnie, chociaż nie mogę im odmówić ambicji za grę. Znowu zabrakło skuteczności. Czy przydałby się tu Jan Furtok? No to jest kolejny mecz. Z takim przeciwnikiem to jest trudno udowodnić. Łatwiej było ze Śląskiem Wrocław. Natomiast ja uważam, że Łapiński, gdyby tak grał w Bratysławie, w reprezentacji, to pewno byśmy tyle nie przegrali. A dzisiaj rzeczywiście grał dobrze. No właśnie, poruszyliśmy temat Bratysławy i reprezentacji. Pan jako doświadczony trener, co może powiedzieć? Co głównie wpłynęło na niepowodzenie naszej drużyny, że nie awansowaliśmy do Euro 96? Wie pan, ja nie znam szczegółów dotyczących przygotowań zespołu do tych kolejnych meczy. Niemniej wydaje mi się, że w reprezentacji, jak gdyby w kilku ostatnich meczach grali zawodnicy bez formy. I to była główna przyczyna chyba. Natomiast sam wynik był sprawą
otwartą, bo naprawdę dobrze grali Słowacy i jak gdybyśmy go nie doceniali. Natomiast z punktu widzenia już takiego nie trenerskiego, ale sportowego, uważam, że ten można było przegrać tak jak dzisiaj myśmy przegrali. Czyli w zasadzie zawodnicy się nie skompromitowali, a grali do końca. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Oddaję głos kolegom komentatorom. Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście ciekawe spotkanie. GKS do końca starał się, ale Widzew był dzisiaj rzeczywiście o wiele piłkarsko bardziej silniejszy. Proszę Państwa, zobaczmy może statystyki tego spotkania. 24 strzały, 9 w wykonaniu GKS-u, 15 Widzewa, 8 w światło bramki piłkarzy łódzkich, dwukrotnie GKS-u Katowice. No i właśnie, zobaczmy. GKS, który wydawało się miał optyczną przewagę, oddał tylko 9 strzałów na bramkę. Pawłuszek trzykrotnie, ani razu w światło blokowane bramki. Uderzenia, niedopuszczani do dobrych sytuacji strzeleckich piłkarze GKS-u. Jeśli chodzi o faulę, Marek Citko przestał już być tym jedynym osamotnionym piłkarzem w barwach Widzewa. I tu mamy remis. Po 10 przewinień z jednej i z drugiej strony. Najczęściej w zespole GKS-u Pawłuszek. W drużynie Widzewa młody Citko. Akcje ofensywne. W drugiej połowie 6 akcji Widzewa. Tu już odważniej grali łodzianie, ale GKS atakując, starając się odrobić straty, umożliwił piłkarzom Widzewa wyprowadzanie szybkich kontr. Rzuty rożne. Widzew 4, GKS 2, ogółem 6. I jeszcze spalone. Sześciokrotnie piłkarze GKS-u, 5 razy na spalonych kopanych był Widzew. I jeszcze raz podsumowanie strzałów. 15 Widzew, 9 GKS. I faule tym razem obyło się bez żółtych i czerwonych kartek. Prosimy jeszcze raz Aldonę Marczuk. Pan Zbigniew Wyciszkiewicz, zawodnik Widzewa Łódź. Rozegrał pan dzisiaj dobre spotkanie, strzelone 2 bramki. Czyżby pozazdrościł pan Markowi Koniarkowi? To znaczy, Marek Koniarek strzelił trochę więcej bramek niż ja. Ja strzeliłem dzisiaj 2, z tego bardzo się cieszę. Z tego również, że GKS jest dobrym zespołem i na pewno w lidze się będzie liczył. I strzelić takiemu zespołowi 2 bramki to nieczęsto się zdarza. Czy to wysokie zwycięstwo oznacza, że już chwilowy kryzys formy macie za sobą i następne pojedynki też będziecie tak wysoko kończyć? To znaczy, nie rozumiem pytania, bo o jakim kryzysie pan mówi? Bo pan Franciszek Smuda po meczu z Siarką Tarnobrzeg powiedział, że to był moment, który musiał nadejść i chwilowy spadek formy i to musiało nastąpić, szczególnie po trudnych meczach z Czernomorcem. Czy to oznacza to wysokie zwycięstwo dzisiaj z GKS-em, że pozbyliście się jakichś, no nie wiem jak to określić, ale że właśnie ten kryzys formy macie za sobą? To znaczy, z Siarką rzeczywiście zagraliśmy słabo, ale to było tylko wyłącznie zmęczenie poprzednimi meczami. Graliśmy dużo meczy, także o jakimś tam spadku formy nie można mówić, nie? Graliśmy 11 meczów, z tego 10 żeśmy wygrali. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, a ja proponuję Państwu, żebyśmy jeszcze raz obejrzeli wszystkie 5 bramek, jakie padły w dzisiejszym spotkaniu. A pierwszą bramkę strzelił właśnie Zbigniew Wyciszkiewicz. 5 minuta spotkania, rozegranie siadaczka, Koniarek i niepilnowany Zbigniew Wyciszkiewicz z najbliższej odległości przelobował bezradnego Luncika. 5 minuta spotkania, konsternacja na trybunach. 43 minuta gry, Marek Świerczewski, wrzucenie piłki na pole karne. Tu jeszcze odbita futbolówka głową przez Strojka na nogę. Węgrzyna, a ten precyzyjnie przy słupku do siatki 1-1. A kiedy wydawało się, że GKS dokonał tej najtrudniejszej rzeczy, minutę później Andrzej Michalczuk, dośrodkowanie Szarpaka. Spóźnili się obrońcy, spóźnił się tutaj akurat Maciejewski. Było 2-1. 72 minuta, Czerwiec na pole karnej rozgrywający świetną partię. Zbigniew Wyciszkiewicz po raz drugi w tym dniu pokonuje bramkarza Katowic. I to ostatni gol dla Widzewa. Aż 3 łodzian zupełnie niepilnowanych nie było spalonego i Marek Koniarek strzela w 11 spotkaniu ligowym 12 bramkę. I to już, proszę Państwa, wszystko ze stadionu przy ulicy Bukowej w Katowicach. Po ciekawym meczu 12 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy GKS przegrał z Widzewem 1-4. Żegnają się z Państwem nasza reporterka Aldona Marczuk, Tomasz Smokowski i Edward Durda. Do zobaczenia i do usłyszenia.